wie wir in dem Gebet gesagt haben, tak jak to w modlitwie mówiliśmy, wollen wir uns heute mit dem gemeinschaftlichen Weg der Kinder Gottes beschäftigen. Chcemy się dzisiaj zająć tą wspólną drogą dzieci Bożych. Und zwar wollen wir uns mit der jungen Versammlung auf dieser Erde beschäftigen. I chcemy się zająć tym młodym zgromadzeniem na tej ziemi. Wir lesen jetzt in dem ersten Teil Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Przeczytamy z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, od 42 do końca rozdziału. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 42 wiersz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Der Beginn der Versammlung Gottes hier auf dieser Erde ist in Apostelgeschichte 2 zu finden. Początek zgromadzenia Bożego na tej ziemi możemy znaleźć w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Wir sehen das in den ersten vier Versen von Apostelgeschichte 2. Możemy to widzieć w pierwszych czterech wierszach drugiego rozdziału. Da waren wahrscheinlich ungefähr die 120 aus Jerusalem in an diesem einen Ort versammelt. Tam było prawdopodobnie tych 120 w jednym miejscu w Jerozolimie zgromadzonych. Und da kam dieses Vers 2, dieses Brausen aus dem Himmel. I drugi wiersz, nastał z nieba szum. Und das erfüllte einerseits das ganze Haus. Z jednej strony napełnił cały dom. Und auf der anderen Seite erschienen zerteilte Zungen, die sich auf jeden einzelnen setzten. A z drugiej strony mamy te języki, jakby z ognia, które rozdzieliły się i usiadły na każdym z nich. Das spricht von den zwei gewaltigen Segnungen, die es für uns als Gläubige in der heutigen Zeit gibt. To mówi nam o tych dwóch potężnych błogosławieństwach, które my jako wierzący dzisiaj mamy. Das eine ist, jeden z nich to, dass der Heilige Geist in der Versammlung gemeinschaftlich wohnt. To, że Duch Święty wspólnie mieszka w zgromadzeniu. Das lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 16. 1. Koryntian 3, 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Der Geist Gottes wohnt in der Versammlung Gottes. Duch Boży mieszka w zgromadzeniu Bożym. Das heißt in allen Gläubigen gemeinschaftlich. To znaczy we wszystkich wierzących razem wspólnie. So wie damals diese Wolke der Herrlichkeit den Tempel erfüllte. Tak jak wtedy ten obłok napełnił świątynię. So bilden die Gläubigen gemeinsam diesen Tempel heute. Tak, wszyscy wierzący dzisiaj razem tworzą tą świątynię. So wurde das ganze Haus in Apostelgeschichte 2 von dem Heiligen Geist erfüllt. Tak więc w Dziejach Apostolskich drugi rozdział cały dom był napełniony Duchem Świętym. Aber dann lesen wir auch noch in 1. Korinther 6, Vers 19. Ale jeszcze 6. rozdział Koryntian 1, 19 wiersz. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Also, dass jeder Körper eines Gläubigen ein Tempel ist. A więc każde ciało wierzącego jest samo w sobie świątynią. Und dass auch darin der Geist Gottes wohnt. I w nim też mieszka Duch Boży. Also wir haben auch einen persönlichen Segen. A więc mamy też i osobiste błogosławieństwo, dass der Geist Gottes in uns persönlich wohnt. Że Duch Boży mieszka osobiście w każdym z nas. Und diese beiden Segnungen werden sozusagen zusammengeführt. I te błogosławieństwa są jak gdyby razem połączone, poprowadzone. An diesem Tag der Pfingsten. W tym dniu Zielonych Świątek. Und davon spricht der Apostel Paulus in 1. Korinther 12. I o tym mówi apostoł Paweł w 12. rozdziale 1. Koryntian. In den Versen 12 und 13. W wierszach 12 i 13. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, czy wszyscy zostaliśmy... I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem.
Der Geist Gottes vergleicht unseren Körper. Duch Boży porównuje nasze ciało mit der Versammlung. Ze zgromadzeniem. Und in Klammern, das ist wieder so ein großer Gedanke in der Schrift. I znowu nawiasie, to jest wielka myśl w Słowie Bożym. Dass Gott als Schöpfer in seine Schöpfung weit mehr gelegt hat als nur das Erschaffen. Że Bóg Stwórca w swoim stworzeniu, w swoje stworzenie włożył o wiele więcej niż tylko, jakby, że tylko je stworzył. Es ist ja schon gewaltig, wenn Gott Sterne, Himmel, Erde und Menschen gemacht hat. To jest już coś niesamowitego, gdy widzimy, że Bóg stworzył gwiazdy, cały wszechświat, ziemię i wszystko, co wypełnia. Und dass auch uns erhält im Leben. I też to, że zachowuje, czy podtrzymuje, utrzymuje nas przy życiu. Dass wir hier sitzen oder stehen können, ist nur geschuldet, dass Gott der Schöpfer ist und Erhalter. To, że możemy tutaj być, możemy tutaj stać, jest zawdzięczamy temu, że to Bóg jest tym Stwórcą, tym, który podtrzymuje. Aber dass der Schöpfer ist, hat noch viel, viel mehr Facetten. Ale to, że on jest Stwórcą, ma jeszcze wiele innych odsłon. Das beinhaltet zum Beispiel, to zawiera w sobie na przykład, dass in seine Schöpfung Bilder von geistlicher Wahrheit legt. Zawiera to w sobie to, że on w swoje stworzenie wkłada obrazy duchowe. Ein Beispiel, przykład, die Sonne, die am Himmel strahlt. Słońce, które świeci na niebie. Das ist natürlich etwas, was Gott wirklich erschaffen hat. To jest coś, co naprawdę Bóg stworzył. Aber Gott hat die Sonne aus einem viel tiefer gehenden Grund so erschaffen, wie sie erschaffen hat. Ale Bóg stworzył Słońce, że jest takie, jak jest, z o wiele głębszego powodu. Weil damit zeigen möchte, wie durch Christus, der wahren Lebenssonne, alles, was Gott gemacht hat, erleuchtet wird. Bo Bóg chciał przez to Słońce pokazać, że Chrystus to prawdziwe Słońce życia oświetla wszystko, tak jak właśnie Słońce oświetla Ziemię. Und erwärmt wird. I jak Słońce ogrzewa, tak właśnie i Chrystus ogrzewa. Also, wenn es hier auf dieser Erde Licht geben soll, a więc jeśli na tej Ziemi ma być światło, wenn es Wärme in unseren Herzen geben soll, jeśli w naszych sercach ma być ciepło, dann ist das nur durch die Sonne. To jest to możliwe tylko przez Słońce. Und wenn ein Nebel zwischen Sonne und uns ist, a jeśli pomiędzy nami a Słońcem jest swego rodzaju mgła, wenn wir irgendetwas zwischen uns und die Sonne, das heißt den Herrn Jesus, kommen lassen, jeśli pozwolimy, by coś weszło pomiędzy nas a Słońce, czyli Pana Jezusa, dann ist Dunkelheit, dann ist Kälte. To wtedy mamy ciemność i wtedy mamy zimno. Und ein Schöpfer kann eben nicht nur schaffen, i Stwórca nie tylko tyle, że potrafi coś stworzyć, sondern er kann durch das, was erschaffen hat und wie das erschaffen hat, ale on też potrafi przez to, co stworzył i jak to stworzył, und in was für Beziehungen das gesetzt hat, i w jakim stan, w jakich relacjach on to umiejscowił, geistliche Wahrheit zeigen. Pokazuje nam w tym wszystkim duchowe prawdy. Und das hat auch mit unserem Körper gemacht. I to uczynił też z naszym ciałem. Was hat der Körper für zwei, neben vielen anderen, große Eigenschaften. Jakie nasze ciało ma dwie, obok oczywiście wielu innych, ale te dwie charakterystyczne cechy? Auf der einen Seite ist das eine wunderbare Einheit. Z jednej strony jest to cudowna jedność. Da steht nicht ein Bein herum und irgendwo anders ist der Arm. Nie ma tak, że nasza noga stoi gdzieś w jednym rogu, a ręka w drugim miejscu. Sondern das Bein ist über die Hüfte und den Oberkörper mit dem Arm verbunden. Ale nasza noga poprzez nasz korpus jest połączona z ręką. Das heißt, wir haben eine wunderbare Einheit. Więc mamy swego rodzaju cudowną jedność. Und trotzdem kann ich den Finger bewegen, a pomimo tego potrafię ruszać palcem, ohne dass der Fuß sich bewegen muss. A jednocześnie nie ruszać nogą. Die können sich auch beide bewegen. Potrafię też nimi oboma naraz ruszać. Oder einzeln. Albo pojedynczo. Und das ist auch wahr in mit der Versammlung Gottes. I to jest dokładnie też tak samo obowiązuje w Zgromadzeniu Bożym. Die Versammlung Gottes ist eine wunderbare Einheit. Zgromadzenie Boże jest cudowną jednością. Aber sie besteht aus einzelnen Personen. Ale składa się z pojedynczych osób. Die, wo eine handeln kann und wo die andere nicht handelt vielleicht. I jest tak, że jeden działa, a drugi może nie działa w tym samym czasie. Wo jeder eigene Aufgaben hat. Gdzie każdy ma swoje osobiste zadania. Aber,
Ale wie bei dem Körper, tak jak i w przypadku ciała, ist der Finger nicht total getrennt von dem Fuß. Palec nie jest całkowicie niezależny albo odłączony od nogi. Denn das Blut, was zu dem Fuß läuft, läuft auch zu dem Finger. Bo ta sama krew, która płynie do nogi, jest też płynie też do palca. Und nicht nur das. I nie tylko że to. Es ist ja nicht der Finger, der das steuert, dass ich den bewege. I to nie palec sam sobą kieruje, że się rusza, sondern das ist der Kopf, das Gehirn. Ale z tym steruje głowa czy też mózg. Von dem Kopf geht alles aus. Z głowy wszystko jak gdyby wychodzi. Und wir haben bei uns in Darmstadt ein Baby gehabt. I u nas w zgromadzeniu, czy tam w Darmstadt, mieliśmy takie dziecko, was eine kurz nach der Geburt eine Entzündung hatte im Kopf, które krótko po narodzinach miało zapalenie w głowie. Und seitdem wird nichts mehr gesteuert vom Kopf. I od tego, od momentu tej choroby, jakby głowa nie steruje, nie sterowała niczym w tym dziecku. Das heißt, diese Einheit, die von dem Kopf ausgeht, ist total kaputt bei diesem Kind. Ta cała jedność, która wychodziła z głowy u tego dziecka, jest całkowicie zniszczona. Ja, ihr als Kinder, wenn ihr was trinken wollt, dzieci, jeśli coś chcą się napić, dann sagt euer Kopf zu der Hand, nimm dir ein Glas, tu das unter den Wasserhahn und nimm es an den Mund. To tak jakby głowa wydaje polecenie, weź szklankę, nalej sobie wody i przyłóż do ust. Das wird dieses Kind nie können. To dziecko tego nigdy nie potrafi, nie będzie i czy nie będzie potrafiło. Und wie nennt man das? Jak się to nazywa? Es ist krank. Że jest chore. So, und genauso ist das mit der Versammlung Gottes. Dokładnie tak samo sprawa ma się ze Zgromadzeniem Bożym. In einem normalen Zustand, w normalnym stanie, geht alles von dem Kopf aus. Wszystko wychodzi z głowy. Und Gottes Wort sagt, das ist der Herr Jesus. I Słowo Boże mówi, że to jest Pan Jezus. Und er steuert, ob der Fuß läuft und ob die Hand sich bewegt. I on kieruje, czy noga idzie, albo ręka się rusza. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist mit der Versammlung, a jeśli coś jest nie w porządku ze zgromadzeniem, dann läuft der Fuß da vorne hin, to wtedy noga wybiega do przodu, obwohl die Hand eigentlich das Fenster aufmachen will. Mimo tego, że właśnie ręka chciała zamknąć okno. Eine Fehlfunktion. Błędne funkcjonowanie. Das gibt es unter Gläubigen. Niestety to ma miejsce wśród wierzących. Zum Beispiel, dass Gläubige gegeneinander sind. Na przykład, że jeden wierzący jest przeciwko drugiemu. Es ist doch krank, wenn ich die Hand benutze, um mich hier ständig zu boxen. Przecież to jest chore, jeśli ja używałbym swojej ręki, by się bić ciągle. Aber in der Versammlung Gottes kann das vorkommen. Ale w Zgromadzeniu Bożym niestety może się to zdarzyć. Wenn wir nicht gesund mit dem Herrn Jesus leben. Jeśli nie żyjemy zdrowo z Panem Jezusem. Aber der normale Fall ist eben, ale normalnym stanem jest, dass alles zusammenwirkt. Że wszystko współdziała razem. Und dass sogar wir voneinander abhängig sind. I mianowicie jeszcze tak, że jesteśmy jedni od drugich zależni. Stell dir vor, ich möchte da vorne das den Lichtknopf ausmachen. Wyobraźcie sobie, że teraz będę chciał wyłączyć światło. Dafür brauche ich meine Hand. Do tego potrzebuję ręki. Aber die Hand kommt da nicht hin. Ale ręka sama się tam nie dostanie. Also ist die Hand von den Beinen abhängig, dass die dahin laufen. Więc moja ręka w tym momencie jest zależna od nóg, żeby nogi doprowadziły tam rękę. Und die Beine sind davon abhängig, dass die Füße auf die Schritte gehen. A nogi są zależne od stóp, żeby te kroki się mogły pojawić. So ist die Hand von dem Fuß abhängig. Więc tak, ręka jest zależna od nogi. Aber der Fuß kann alleine nicht den Schalter ausmachen. Ale noga nie wyłączy wyłącznika. Naja, ihr könntet das vielleicht schon. To znaczy, może niektórzy z was będą to potrafili. Aber unter normalen Umständen nicht. Ale powiedzmy, że normalnie nie. Und so ist der Fuß auch von der Hand abhängig. I w tym zakresie noga jest zależna od ręki. Und so hat Gott das in die Versammlung gelegt. I dokładnie tak samo Bóg to jakby włożył w zgromadzenie. Die Versammlung besteht aus ganz vielen Gliedern. Zgromadzenie składa się z bardzo wielu członków. Damit sind einzelne Gläubige gemeint. Tu jest mowa o pojedynczych wierzących. Und sie zusammen bilden die eine Versammlung. I oni wszyscy razem tworzą jedno zgromadzenie. Und sind aber miteinander verbunden. Wspólnie razem są złączeni. Und Gott sieht eine wunderbare Einheit. I Bóg widzi w tym cudowną jedność. Und da gibt es eine Richtung. Jest jeden kierunek. Und die geht das Haupt der Jesus vor. I
tym kierunkiem, czy nadaje ten kierunek głowa, Pan Jezus. Und wenn wir ihm folgen, jeśli idziemy za nim, dann läuft der Fuß dahin, wo die Hand dann auch den Schalter ausmachen möchte. To noga pójdzie tam dokładnie, gdzie ręka ma wyłączyć ten, to światło. Und die Hand macht dann auch den Schalter aus, weil der Fuß sie dahin geführt hat. I ręka wyłączy to światło, bo dzięki nogom tam dotarła do tego miejsca. Und das stellt uns hier 1. Korinther 12 vor. I to nam właśnie przedstawia 1 Koryntian 12. Und zwar in Vers 13 haben wir da gelesen, i w 13 wierszu czytaliśmy, dass wir in einem Geist, że zostaliśmy w jednym duchu, das heißt durch den Heiligen Geist, to znaczy przez Ducha Świętego, zu diesem einen Leib getauft worden sind. W to jedno ciało ochrzczeni. Taufe hat immer mit einem Stellungswechsel zu tun. Chrzest ma zawsze do czynienia ze zmianą stanowiska. Also auch die Wassertaufe hat mit einem Stellungswechsel nämlich hier auf der Erde zu tun. Więc ten chrzest wodą ma zawsze do czynienia wiąże się ze zmianą stanowiska. Und diese Taufe, von der Paulus hier in 1. Korinther 12, Vers 13 spricht, i ten chrzest, o którym tutaj mówi Paweł w tym 1. Koryntian 12, 13, ist ein Stellungswechsel von uns persönlich. Jest zmianą stanowiska naszą osobistą. Bisher waren wir Einzelpersonen. Do tego momentu byliśmy samoistniejący, samo o sobie stanowiący. Das bleiben wir einerseits auch. Z jednej strony też takimi pozostajemy. Aber andererseits sind wir jetzt, gehören wir zusammen zu einem größeren Ganzen. Ale z drugiej strony należymy do czegoś większego, do tej większości. Und da kann ich nicht mehr machen und tun, was ich will. I w tym stanie nie mogę czynić i robić, co mi się żewnie podoba. Sondern ich bin Teil dessen, was durch das Haupt in der gesamten Versammlung gemacht wird. Ale jestem częścią tego, co jakby w tej całości przez głowę, czy głowa o tym stanowi. Und das fand seinen Anfang in Apostelgeschichte 2. I to miało swój początek w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział. Dann hat der Apostel Petrus in dem Teil Apostelgeschichte 2 ab Vers 5 die gute Botschaft, das Evangelium verkündigt. Tam widzimy, że od 5 wiersza Piotr głosi dobrą nowinę. Dann sind viele Juden sind zum Glauben gekommen. Wielu Żydów uwierzyło. Und sie bildeten jetzt eben nicht mehr einfach nur irgendwelche Gläubige. I od tego momentu nie są jakimiś tam wierzącymi. Sondern sie waren jetzt die neue Keimzelle der Versammlung Gottes. I od tego momentu są pojedynczą komórką Zgromadzenia Bożego. Sie werden noch nicht Versammlung genannt. Nie są jeszcze nazywani Zgromadzeniem. Das finden wir erst ab Kapitel 5, Vers 11. To mamy dopiero od 5 rozdziału, od 11 wiersza. Dann wird das erste Mal für diesen neuen Organismus, wird das erste Mal Versammlung gesagt. Tam po raz pierwszy dla tego nowego organizmu jest użyte określenie Zgromadzenie. Aber die Versammlung waren sie schon hier. Ale Zgromadzeniem już byli w tym momencie tutaj, co czytaliśmy. Und in den Versen ab Vers 42, die wir gelesen haben, i w tych wierszach od 42, które czytaliśmy, finden wir jetzt, was für einen Charakter diese erste Versammlung hatte. Widzimy, jaki charakter miało to pierwsze zgromadzenie. In Vers 42 lesen wir, 42 wiersz czytamy, dass vier Stücke diese erste Versammlung geprägt haben. Że cztery przymioty cechowały to pierwsze zgromadzenie. Und diese vier Stücke werden in 2 und 2 eingeteilt. I te cztery przymioty podzielone są na dwa. Das ist die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft. Nauka apostolska i wspólnota. Und das ist dann zweitens das Brechen des Brotes und die Gebete. A druga część to łamanie chleba i modlitwy. Es ist interessant, dass der Geist Gottes hier mit der Lehre beginnt. Co ciekawe, Duch Boży zaczyna tutaj od nauki. Und die Lehre ist immer die Grundlage von allem, was wir als Gläubige tun können. Nauka jest podłożem wszystkiego, co my jako wierzący możemy czynić. Lehre ist nie Theorie. Nauka to nigdy nie teoria. Denn Theorie muss erstmal geprüft werden, ob sie erstens wahr ist und zweitens, ob sie praktikabel ist. Bo teoria musi być wypróbowana, czy jest prawdziwa i czy da się ją praktykować. Aber die Lehre des Wortes Gottes ist erstens immer wahr und zweitens ist immer Praxis.
Ale nauka Słowa Bożego jest zawsze prawdziwa i zawsze da się to urzeczywistnić. Denn das, was Gott als Lehre und Belehrung gegeben hat, hat immer zur Konsequenz, dass wir es praktizieren müssen. Bo to, co Bóg nam powiedział, ma to do siebie, że ma takie konsekwencje, że musimy to praktykować. Jetzt ist ähnlich wie gestern, kann man sagen, dass wir heute viel mehr haben als die Apostel da am Anfang. I tak jak wczoraj to też powiedzieliśmy, dzisiaj mamy o wiele więcej niż ci tutaj na początku. Oder allgemeiner gesagt, die Gläubigen da am Anfang. Ogólnie rzecz biorąc, niż wierzący na początku. Warum haben wir mehr? Dlaczego mamy więcej? Weil wir das vollständige Wort Gottes haben. Bo mamy pełne Słowo Boże. Das hatten die noch nicht. Oni wtedy nie mieli go. Was hatten sie denn überhaupt? Co tak w ogóle mieli? Sie hatten das, was der Herr Jesus während seines Lebens gesagt hat. Mieli to, co Pan Jezus powiedział podczas swojego życia. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 28. Na przykład w Mateusza 28. Dass der Herr Jesus den Aposteln, den Jüngern sagte. Że Pan Jezus uczniom powiedział. Vers 20, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, ostatni wiersz. Oder wir lesen in Johannes 16. Albo Jana 16. In Vers 13, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. 16 rozdział, 13 wiersz. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Das heißt, der Geist Gottes, der jetzt gekommen war in Apostelgeschichte 2. To oznacza, ten Duch Boży, który teraz przyszedł w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział. Er würde die Jünger in die ganze Wahrheit leiten. On wprowadzi uczniów w całą prawdę. Aber er würde nicht von sich ausreden. Ale nie będzie mówił sam z siebie. Sondern das, was von dem Herrn Jesus spricht, das würde er weitergeben. Ale będzie podawał to, co mówi o Panu Jezusie. Das zeigt, dass das, was die Jünger am Anfang hatten, durch den Geist Gottes, war das, was der Jesus alles gesprochen hat. A więc to, co ci uczniowie czy wierzący mieli na początku, to było to, co mówił do nich Pan Jezus. Das war schon viel. To już było bardzo dużo. Denn die Jünger haben während des Lebens des Herrn Jesus auf der Erde das gar nicht verstanden. Bo uczniowie w czasie życia Pana Jezusa na tej ziemi w ogóle tego nie rozumieli. Und man ist ja erstaunt, eigentlich hat sich ja so viel nicht geändert hier. I jesteśmy zadziwieni, bo tak naprawdę nie za wiele się zmieniło. Da gab es noch keine große Belehrung durch Offenbarungen. Tam nie było wielkich jeszcze pouczeń poprzez objawienia. Die besonders der Apostel Paulus dann später bekommen hat. Które potem szczególnie apostoł Paweł otrzymał. Und doch war das Verhalten und das Reden der Zwölf total verändert im Vergleich zu dem Leben des Herrn Jesus. A jednak to, co mówili i głosili tych dwunastu, całkowicie się to jak gdyby zmieniło czy odmieniło w porównaniu do czasów, gdy był Pan Jezus. Woran lag das? W czym tkwiła przyczyna? Weil sie jetzt den Geist Gottes in sich wohnt hatten. Bo teraz mieli Ducha Bożego, który w nich mieszkał. Jetzt war nicht nur eine Kraft, sondern sogar eine göttliche Person in ihnen. Teraz nie tylko ta moc, ale boska osoba była w nich. Jemand, der einen totalen Unterschied zu vorher für sie machte. Ktoś, kto uczynił całkowitą różnicę w nich czy dla nich. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gedankt hast dafür, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Nie wiem, kiedy ostatni raz dziękowałeś za to, że Duch Boży mieszka w tobie. Er wohnt in jedem Gläubigen. Mieszka on w każdym wierzącym. Jeder, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, in dem wohnt der Geist Gottes. Każdy, kto przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, w nim mieszka Duch Boży. Eine göttliche Person. Jest to Boża, boska osoba. Das ist ein gewaltiger Segen. To jest potężne błogosławieństwo. Also, wie man gesagt hat, nach dem Herrn Jesus ist das die größte Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Jak to ktoś powiedział, po Panu Jezusie to jest największy dar, który Bóg nam dał. Wir können gar nicht genug danken dafür, dass Gott uns den Geist Gottes gegeben hat. Nie jesteśmy w stanie dość dziękować za to, że mamy Ducha Bożego w nas. Und er macht wirklich einen solchen Unterschied. I on naprawdę robi tak wielką różnicę. Und ich finde, wir sehen das bei den Jüngern eben.
I myślę, że możemy to widzieć w przypadku uczniów. So, und er hat eben die Worte und die Lehren des Herrn Jesus ihnen vorgestellt. I on przedstawiał im słowa i naukę Pana Jezusa. Und das war die Lehre der Apostel. I to była ta nauka apostołów, apostolska. Das haben sie weitergegeben. Oni to dalej przekazywali. Und natürlich, je länger die Versammlung hier auf der Erde war, umso mehr gab es dann auch an Belehrung. I oczywiście im dłużej trwało to zgromadzenie na tej ziemi, tym więcej było tych pouczeń. So, das erste war also, dass sie verharrten in dieser Lehre der Apostel. Pierwsze, oni trwali w tej nauce apostołów. Was heißt verharren? Co oznacza trwać? Verharren heißt als erstes mal das kennenzulernen. Po pierwsze, poznawać. Zweitens darüber nachzudenken. Po drugie, rozmyślać. Drittens dann dabei zu bleiben. Trwać przy tym wiernie. Und viertens, po czwarte, zu verwirklichen. Urzeczywistniać. So, das hat die erste, die Gläubigen ganz am Anfang geprägt. To cechowało wierzących na początku. Und das soll uns heute auch prägen. I powinno nas i dzisiaj cechować. Jetzt ist nicht jeder jemand, der große Freude an der Lehre des Wortes Gottes hat. Jetzt ist es. Ist nicht jeder, also hat nicht jeder große Freude an der Lehre des Wortes Gottes. Dzisiaj nie jest tak, że każdy ma tą, bardzo się cieszy z nauki Słowa Bożego. Und tatsächlich müssen wir auch nicht alle Lehrer des Wortes Gottes sein. I oczywiście nie każdy z nas musi być tym nauczycielem Słowa Bożego. Erstens, weil es viel mehr Aufgaben gibt im Reich Gottes. Po pierwsze, jest o wiele więcej innych różnych zadań w Królestwie Bożym. Und zweitens, weil ihr Schwestern das ja sowieso nicht könnt sein dürft. A po drugie, na przykład wy siostry, tak czy owak nie możecie być nauczycielami. Aber die Lehre ist die Grundlage für das Glaubensleben. Ale nauka jest podłożem dla życia wiary. Denn wie willst du wissen, was du tun sollst? Bo jak chcesz wiedzieć, co masz czynić? Wenn du nicht die Belehrung, die Gott dafür gegeben hat, zunächst mal dir vornimmst. Jeśli tego pouczenia, które Bóg do tego dał, nie chcesz przyjąć do siebie. Deshalb ist die Lehre nicht nur was für irgendwelche Lehrbrüder, sondern für uns alle. Dlatego ta nauka to nie jest tylko coś dane dla braci, którzy uczą, ale dla nas wszystkich. Deshalb möchte ich euch gerne fragen. Dlatego chciałbym chętnie was zapytać. Beschäftigst du dich mit der Lehre des Wortes Gottes? Czy zajmujesz się nauką Słowa Bożego? Ich sage mal allgemeiner. I chcę to powiedzieć tak w ogólny sposób. Beschäftigst du dich mit dem Wort Gottes? Czy zajmujesz się Słowem Bożym tak w ogóle? Es gibt ja zwei Arten, die jeder Gläubige in Verbindung mit dem Wort Gottes tun sollte. Są dwa rodzaje rzeczy, które wierzący, jeśli chodzi o Słowo Boże, powinien czynić. Das ist einmal die Andacht, die wir jeden Tag machen. Więc to są te nasze takie wewnętrzne modlitwy, czy rozmowa z Bogiem. Da geht es aber darum, dass das Wort Gottes mir Wegweisung für den Tag gibt. To jest to, że Słowo Boże ma mi dać wskazówkę na dzień dzisiejszy. Dass ich mich warnen lasse, ermutigen lasse, motivieren lasse. Abym się dał ostrzec, zmotywować, być albo dać pokrzepić. Aber das zweite ist, dass wir auch Gottes Wort verstehen wollen. Ale druga rzecz jest taka, że chcemy rozumieć Słowo Boże. Und das ist etwas anderes. A to jest coś innego. Das Wort Gottes zu verstehen bedeutet, dass ich mir Zeit nehmen muss dafür. Aby je rozumieć, to muszę poświęcić czas. Dass ich mir mal zu einem Bibelabschnitt auch einen Kommentar, einen guten Kommentar durchlesen muss. Że na temat na przykład jakiegoś urywka z Biblii mogę, czy powinienem nawet przeczytać jakiś komentarz. Um zu verstehen, was er meint und was er nicht meint. Aby zrozumieć, co, o czym tu jest mowa, albo czego, o czym tu nie ma mowy. Um das auch in den Zusammenhang zu bringen von dem gesamten Wort Gottes. Aby też potrafić umieścić to w tych okolicznościach, w jakich to zostało napisane. Und ich möchte nochmal fragen, nehmt ihr euch diese Zeit? Jeszcze raz to pytanie, czy poświęcacie ten czas. Wir alle brauchen das. Wszyscy tego potrzebujemy. Denn nochmal, wie können wir nach Gottes Wort leben, wie können wir das verwirklichen, wenn wir nicht Gottes Wort lesen? Bo jak możemy to wszystko urzeczywistniać, jeśli nie czytamy Słowa Bożego? Jetzt gibt es ein leichtes Erkennungsmerkmal, wodurch man sehen kann, ob das die Lehre des Wortes Gottes für mich wichtig, wertvoll ist. Jest jedna taka cecha, która pozwala nam rozpoznać, czy nauka Słowa Bożego jest dla nas ważna. Und zwar gibt es zwei Merkmale, die das deutlich machen. Albo dwie cechy, które nam to bardzo dobitnie pokazują.
Erstens für etwas, was mir wichtig und wertvoll ist, bete ich zu Gott und danke ihm. Za coś, co jest dla mnie ważne, to dziękuję i modlę się do Boga. Zweitens, po drugie, etwas, was mir wichtig ist, darüber rede ich mit anderen. Coś, co jest dla mnie ważne, o tym rozmawiam z innymi. So, da können wir uns ja mal fragen. Możemy się zapytać. Was ist eigentlich der Inhalt meines Gebetslebens? Co jest zawartością mojego życia w modlitwie? Ist das das Wort Gottes? Czy jest to Słowo Boże? Danke ich dem Herrn für etwas, was ich neu erkannt habe, was mir neu wertvoll geworden ist? Czy dziękuję Panu za to, co właśnie, czego się nauczyłem, co rozpoznałem, co się stało dla mnie cenne? Ich kann dir versprechen, du wirst im Wort Gottes nicht weiterkommen, wenn du nicht für Einzelheiten, die du liest und verstanden hast, oder meinst verstanden zu haben, dankst. Mogę Ci to zagwarantować, że nie pójdziesz dalej w rozumowaniu Słowa Bożego, jeśli nie będziesz dziękować za te rzeczy, które do tej pory poznałaś. Und zweitens dafür bittest, dass der Herr dir hilft, das auch zu verwirklichen. I po drugie, jeśli nie będziemy za to prosić, aby Pan nam dopomagał, by to wszystko urzeczywistniać. Deshalb möchte ich grundsätzlich empfehlen. Dlatego co do zasady chciałbym polecić. Wenn du Gottes Wort liest, jeśli czytasz Słowo Boże, sei es für dich persönlich, czy sam osobiście, oder die von uns, die Familie haben mit der Familie oder mit dem Ehepartner, albo ci, którzy mają rodziny wspólnie razem, nach dem Lesen immer zu beten. Aby po przeczytaniu zawsze się modlić. Lesen und beten gehören einfach zusammen. Bo czytanie i modlitwa należą jakby są ze sobą powiązane. Das, was ich gelesen habe, dafür danke ich und zwar mit konkreten Worten, nicht so pauschal. I to, co przeczytałem, za to dziękuję i to konkretnie, wymieniając konkretne słowa za co, a nie tylko tak ogólnie. Und bitte den Herrn, dass ich es dann auch verwirkliche. I proszę Pana, abym to też umiał urzeczywistniać. Aber der zweite Bereich war, reden wir darüber. Ale drugim zakresem było, czy o tym mówimy. Ja, fragen wir uns doch mal, worüber reden wir eigentlich miteinander? Postawmy sobie pytanie, o czym rozmawiamy. Ich kann, wir dürfen über das Wetter reden, natürlich. Oczywiście, możemy sobie o pogodzie pogadać. Wir dürfen auch über unseren Beruf reden. Możemy porozmawiać o naszym zawodzie. Und auch über den Urlaub, den wir vielleicht vorhaben. O jakimś urlopie, który planujemy. Aber reden wir auch über Gottes Wort? Ale czy rozmawiamy o Słowie Bożym? Tauschen wir uns aus darüber, was uns wertvoll geworden ist an Gottes Wort? Czy wymieniamy się myślami o tym, co poznaliśmy, albo co stało się dla nas cenne? Wo ich etwas verstanden habe von Gottes Wort? Że zrozumiałem coś ze Słowa Bożego. Und die Freude mit meinem Bruder und meiner Schwester teilen möchte. I chcę się tą radością podzielić z moim bratem czy też siostrą. Oder reden wir nur über irdische Dinge. Albo rozmawiamy tylko o tych ziemskich rzeczach. Nochmal, wir dürfen auch über irdische Dinge reden. Oczywiście, możemy o tym wszystkim rozmawiać. Aber meine Sorge ist, dass das eigentlich den größten Teil unseres Herzens und auch unseres Austausches ausmacht. Ale moją troską jest to, że właśnie to staje się niestety tym dominującym tematem naszych rozmów. Du wirst das Wort Gottes, das heißt die Lehre des Wortes Gottes, nur dann wirklich dein Eigentum nennen können, wenn du darüber betest und wenn du darüber redest. Słowo Boże będziesz mógł nazywać swoją własnością, jeśli będziesz się za nie modlił i o nim rozmawiał. Das ist also die Grundlage von allem hier. To jest podłoże wszystkiego tutaj. Und dann heißt es aber nicht nur, sie kannten die Lehre, sondern sie verharrten in der Lehre. To jest nie napisane, że oni znali naukę apostołów, oni trwali w niej. Das heißt, da ist Energie für nötig. Tu oznacza, że jest potrzebna energia do tego. Da ist ein bewusstes Einsetzen für nötig. Jest potrzebny wysiłek. Da ist Ausdauer für nötig. Wytrwałość. Es reicht eben nicht, das mal einen Tag oder eine Woche oder einen Monat zu tun. Nie wystarczy zająć się tym tydzień, może miesiąc. Sondern verharren heißt auf Dauer. Ale wytrwałość oznacza w długim okresie czasu. Sind wir Brüder solche, die verharren im Wort Gottes? Czy my, bracia, jesteśmy takimi, którzy trwają w Słowie Bożym? Die über Monate, über Jahre wirklich Gottes Wort lesen und uns darin vertiefen und das als Grundlage nehmen für unser Leben? Czy miesiącami, latami jesteśmy takimi, którzy czytają, zajmują się Słowem Bożym i trwają przy Nim czy w Nim? Seid ihr Schwestern solche, denen das Wort Gottes, die Lehre des Wortes Gottes wichtig ist und die darin verharren? Czy wy, siostry, jesteście takimi, które trwają przy tym Słowie Bożym i jest ono dla was ważne? Aber jetzt geht's weiter.
Ale teraz mamy kontynuację. Sie verharrten auch in der Gemeinschaft. Trwali we wspólnocie. Was heißt Gemeinschaft? Co oznacza ta wspólnota? Das heißt, die gleichen Ziele zu haben für das Leben. To oznacza mieć te same cele w życiu. Die gleiche Lebensausrichtung zu haben. Mieć ten sam ukierunkowanie w naszym życiu. Die gleiche Grundlage zu haben. To samo podłoże. Und auch die gleichen Lebensinhalte zu haben. I mieć te same wartości w życiu. Kennen wir Gemeinschaft? Czy znamy społeczność? Wir haben natürlich jetzt Gemeinschaft, wenn wir miteinander hier über Gottes Wort nachdenken. Oczywiście mamy teraz właśnie społeczność, gdy rozważamy Słowo Boże. Und das ist wunderbar, in den Zusammenkünften Gemeinschaft zu haben. I to jest coś cudownego, móc mieć społeczność na zgromadzeniach. Ich glaube sogar, dass das der Höhepunkt der Gemeinschaft ist. Tak w ogóle to uważam, że jest to ten najwyższy punkt naszej społeczności. Aber wenn sich die Gemeinschaft darin erschöpft, dann wäre das viel zu wenig. Ale jeśli na tym kończyłaby się nasza społeczność, to jest to wiele, wiele za mało. Was die Gemeinschaft hier bei diesen ersten Christen ausmachte, to co charakteryzowało tą społeczność przy tych, u tych pierwszych chrześcijan, sieht man ja dann in den Folgeversen noch. Będziemy widzieli w następnych wierszach. Wie ist das bei uns? Jak to wygląda u nas? Suchen wir das miteinander als Gläubige. Szukamy tego, by razem wspólnie spędzać czas jako wierzący. Gastfreundschaft ist beispielsweise ein großes Kennzeichen von Gemeinschaft. Na przykład gościnność jest wielkim wyrażeniem społeczności. Dass ich, wenn das irgendwie möglich ist, gerne Gläubige zu mir einlade. Jeśli to masz możliwe, to chętnie zapraszam wierzących do siebie. Und wenn ich eingeladen werde, dass ich gerne hingehe. A jeśli jestem zaproszony, chętnie idę. Weil wir eben nicht nur isoliert einzeln und auch nicht nur einzeln als Familien, sondern ein Miteinander geschenkt bekommen haben. Bo nie tylko, że jesteśmy jakby odizolowani, że sami dla siebie żyjemy. So, das ist irgendwie eine Gratwanderung. To jest takie stopniowanie. Ich habe ein persönliches Leben. Mam swoje osobiste życie. Und sowohl was den Glauben betrifft, als auch was meinen Beruf betrifft. Co się dotyczy mojej wiary, czy też mojego zawodu. Manche von uns haben ein Familienleben. Co niektórzy z nas mają życie rodzinne. Jeder von uns hat noch die Zusammenkünfte. Każdy z nas ma godziny zgromadzenia. Hat auch noch einen Dienst für den Herrn. Ma służbę dla Pana. Und der ist grundsätzlich erstmal individuell. I to, co do zasady, też jest rzecz indywidualna. So, das ist schon zeitlich natürlich irgendwie ein Umfang. A więc jeśli chodzi o czas, to jest to już pewien obszar. Aber suchen wir, wünschen wir auch Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Ale czy chcemy, czy szukamy tego, by mieć razem tą wspólną społeczność? Wenn wir das nicht tun, dann ist irgendwas nicht gesund. Jeśli tak nie ma, jeśli tego nie czynimy, to nie jest coś zdrowe. Ich vergleiche unser Glaubensleben gerne mit den beiden Beinen, die Gott uns gegeben hat. Nasze życie wiary bardzo chętnie lubię, czy bardzo lubię porównywać do naszych nóg, dwóch nóg, które mamy. Das eine Bein ist das persönliche Glaubensleben. Jedna z nóg to jest nasze osobiste życie wiary. Das andere Bein ist das gemeinschaftliche Glaubensleben. A druga z nóg to jest to wspólne życie wiary. Jetzt gibt es manche Gläubige, für die erschöpft sich das Glaubensleben allein in ihrem persönlichen Glauben. Są wierzący, dla których to życie wiary wyczerpuje się na osobistej wierze. Ich habe immer wieder mit Gläubigen zu tun, die sagen, ich brauche keine Gemeinde. Ciągle spotykam wierzących, którzy mówią, nie potrzebuję jakiegoś zgromadzenia. Der Herr ist mir genug. Wystarczy mi Pan. Das ist wie auf einem Bein laufen. To jest tak, jakbyśmy mieli biec na jednej nodze. So, das wissen schon die Kinder. To już wiedzą dzieci. Auf einem Bein kommt man nie so schnell voran wie auf zwei Beinen. Na jednej nodze nigdy nie damy rady biec tak szybko jak dwoma nogami. So, auf einem Bein zu hüpfen mag ja mal ganz eine kurze Zeit ganz witzig sein. Skakać na jednej nodze to wygląda co najmniej śmiesznie. Aber so richtig schnell ist es nicht. Ale ani nie jest to szybkie. Und auch sehr schnell sehr anstrengend. I bardzo obciążające, bardzo wyczerpujące. Es gibt umgekehrt Gläubige. I z drugiej strony są znowu wierzący. Für die besteht das Glaubensleben nur aus dem gemeinschaftlichen Glaubensleben. Którzy twierdzą, że życie wiary to jest tylko zgromadzenie, całe zgromadzenie razem. Das heißt, persönlicher Glaube ist nicht nötig. A więc ta moja osobiste życie wiary nie za bardzo konieczne. Alles muss man gemeinsam machen. Wszystko razem wspólnie. Evangelium, alle gemeinsam. Ewangelia, wszyscy razem. Immer zusammen sein.
Ciągle być razem. Ich kenne bei uns Gemeinden, die an jedem Abend Programm haben gemeinschaftlich. Znam takie społeczności u nas, które każdego wieczora mają jakiś wspólny program razem. Du hast kein persönliches Leben, kein Familienleben mehr, alles gemeinschaftlich. Nie ma jakby osobistego życia, tylko wszystko robią razem. Und das ist, als ob du auf dem anderen Bein allein läufst, also hüpfst. A więc to wygląda tak, jakbyś znowu na drugiej nodze, tylko na tej drugiej nodze skakał. Und beides ist nicht nach Gottes Gedanken. Obie te rzeczy nie są według myśli Bożych. Gott hat uns zwei Beine gegeben. Bóg dał nam dwie nogi. Und das muss in einem gewissen ausgewogenen Verhältnis sein. I to wszystko musi być w swego rodzaju wyważeniu. Wenn man mal ein Bein irgendwie einen Bruch hatte und dann die ganzen Muskeln weg sind, gdy złamiemy nogę i nasze mięśnie są unieruchomione, weil es in Gips war oder so, na przykład mieliśmy nogę w gipsie, dann merkt man, wie man nicht vernünftig mehr laufen kann danach. To jak wyzdrowiejemy, zauważamy, że nasz chód jest ciężki. Und das zeigt uns ein bisschen, wir brauchen persönliches und gemeinschaftliches Glaubensleben. To nam pokazuje, że potrzebujemy zarówno jednego, jak i drugiego. Und das hatten die Gläubigen hier am Anfang. I ci wierzący na początku właśnie to mieli. Sie hatten auch die Gemeinschaft. Oni mieli społeczność. Da hat nicht nur jeder persönlich in der Lehre der Apostel verharrt. Nie tylko, że każdy osobiście trwał w nauce apostolskiej, sondern sie haben diese Gemeinschaft gesucht. Ale oni szukali też wspólnej społeczności. Und ich möchte nochmal sagen, der Inhalt der Gemeinschaft i zawartością tej społeczności war Christus und der Glaube und sein Wort. Był Chrystus, wiara i Jego Słowo. Das war nicht irgendwie ein Beschweren über Lebenssituationen. To nie było użalanie się nad sytuacjami z życia. Das war kein Klagen. To nie było narzekanie. Das war kein Tadeln, gegenseitig ärgern. To nie było jedni drugich, narzekanie jedni na drugich czy obmawianie. Sondern sie haben sich an dem Herrn Jesus erfreut. Ale oni razem cieszyli się z Pana Jezusa. Haben über den Herrn Jesus gesprochen. Rozmawiali o Panu Jezusie. Und haben gemeinschaftlich Zeugnis von dem Herrn Jesus abgelegt. I wspólnie razem składali świadectwo o Panu Jezusie. Fragen wir uns, was bringen wir in das Miteinander der Gläubigen ein? Czy stawiamy sobie pytanie, co wnosimy do wspólnej społeczności? Bringen wir überhaupt etwas ein von uns? Czy w ogóle cokolwiek wnosimy? Oder sind wir nur Konsumenten? A może jesteśmy tylko konsumentami? Und wenn wir etwas einbringen, ist es zum Nutzen, ist es zum Segen. Jeśli coś przynosimy, to jest to ku błogosławieństwu. Ich sage mal, ist das etwas, was wir auch im Himmel miteinander teilen können? Czy jest to coś, tak jak zdarza mi się to mówić, czy jest to coś, co będziemy, czym będziemy się mogli dzielić w niebie? Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben auch eine komische Vorstellung vom Himmel. I czasem też mam wrażenie, że mamy takie śmieszne wyobrażenie nieba. Manche meinen, wir würden im Himmel nur auf den Herrn Jesus sehen. Co niektórzy myślą, że my będziemy w niebie patrzeć tylko na Pana Jezusa. Und ihm Lieder singen. Będziemy mu śpiewać pieśni. Und vor ihm persönlich niederfallen. I przed nim padać czy klękać. So, das werden wir mit Sicherheit tun. Z pewnością tak będziemy czynić. Aber wenn Gott uns für die Erde Gelegenheiten gegeben hat, ale jeśli Bóg już na tej ziemi dał nam okoliczności, wo wir uns miteinander austauschen können, gdzie możemy wspólnie razem ze sobą rozmawiać, wo wir uns erfreuen können an dem, was er uns geschenkt hat, gdzie możemy cieszyć się wspólnie razem tym, co on nam darował, meint ihr nicht, dass wir den Himmel genauso ausmachen? Czy myślicie, że w niebie nie będziemy dokładnie tak samo czynić? Wir werden wunderbare, ich sage mal, Unterhaltungen, Austausch haben im Himmel. Jeśli wolno mi tak powiedzieć, to będziemy mieli cudowne rozmowy, wymiany zdań. Und zwar miteinander. Wspólnie, ze sobą, jedni z drugimi. Wenn es hier auf der Erde zur Verherrlichung Gottes ist, jeśli tutaj na tej ziemi służy, to jest to ku chwale Bożej, dann wird es auch im Himmel so sein. To dokładnie tak samo będzie w niebie. Oder meinetwegen auf der neuen Erde. Albo na tej nowej ziemi. Also nochmal ein Beispiel. Jako przykład. Also ich jedenfalls freue mich darauf, wenn ich mich, sagen wir mal, mit Henoch, wie wir uns gestern beschäftigt haben, unterhalten kann. Ja cieszę się z tego osobiście, gdy będę sobie mógł porozmawiać z Henochem w niebie. Und von ihm zu erfahren, was ihn eigentlich bewogen hat, auf die Entrückung zu warten. I dowiedzieć się od niego, co go poruszało, że czekał na pochwycenie. Und wenn er das sagt, dann wird das doch zur Verherrlichung Gottes sein. Jeśli on mi to opowie, to będzie ku chwale Bożej przecież. Und wenn man sich jetzt überlegt, im Himmel werden, ich weiß nicht, wie viele Millionen, Milliarden Gläubige sein. I teraz, jeśli sobie to wyobrazimy, ile milionów, czy może miliardów ludzi będzie w niebie. Bis du mit jedem mal gesprochen hast. Wyobraź sobie, że
z każdym osobiście porozmawiasz. A weißt du, dann bist du nicht mehr unter Zeitdruck. A nie mamy presji czasu tam. A heute muss man ja manchmal, unterhält man sich und denkt, jetzt muss ich aber noch mit dem anderen reden. Bo dzisiaj rozmawiamy z kimś i nagle przychodzi, no wypadałoby jeszcze z innym pogadać. O, da haben wir eine Ewigkeit für dann. Tam mamy wieczność na to. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass das einmal ermutigend, also uns gegenseitig erfreut. Nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie nas wspólnie razem cieszyło. Und natürlich, co Verherrlichung Gottes ist. Oczywiście też będzie to uwielbiało Boga. Weil letztlich nur Gott das bewirkt hat, sowohl bei Henoch, als vielleicht auch das, was er in meinem Leben oder deinem Leben bewirken konnte. Bo koniec końców to Bóg był tym, który zdziałał to, na co czekał Henoch i zdziałał różne rzeczy, na przykład w moim życiu. Gemeinschaft. Kennen wir das? Czy znamy społeczność? Aber hier steht nicht kennen. Tu nie jest napisane, czy znamy. Hier steht verharren. Tu jest napisane, czy trwamy w społeczności. Das heißt, auch dafür ist Energie nötig. A więc do tego też potrzebujemy energii. Ich muss das wollen. Muszę tego chcieć. Ich muss mir die Zeit nehmen wollen. Die habe ich natürlich dann nicht für andere Dinge. Oczywiście muszę na to poświęcić czas, którego mi brakuje na inne rzeczy potem. Und hier auf der Erde ist das manchmal auch, wie soll man sagen, herausfordernd. I tutaj, na tej ziemi, to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Weil wir natürlich alle Ecken und Kanten haben. Bo każdy z nas ma swego rodzaju mankamenty. Das heißt, wir sollen auch Gemeinschaft mit unseren Mitgläubigen suchen, auch wenn die uns nicht hypersympathisch vielleicht sind. To oznacza, że mamy chcieć mieć społeczność z innymi wierzącymi, których może niespecjalnie darzymy sympatią. Und dafür braucht man Energie. A do tego potrzebujemy energii. Sie haben die eingesetzt. Oni ją mieli. So, dann finden wir als drittes. Jako trzecie. Sie haben verharrt im Brechen des Brotes. W łamaniu chleba trwali. Das heißt, die haben das nicht einmal gemacht und haben so gesagt, jo, das war doch schön, dann können wir uns ja nächstes Jahr wieder treffen. Nie było tak, że dzisiaj łamali chleb i powiedzieli, no, pięknie było, za rok znowu to zrobimy. Sondern ihnen war das so wichtig, dass sie das am Anfang sogar jeden Tag gemacht haben. Dla nich było to tak ważne, że na samym początku codziennie to czynili. Wie wichtig ist mir das Brechen des Brotes? Jak ważne jest dla mnie łamanie chleba? So wichtig, dass ich nicht bereit bin, einen für uns Sonntag darauf zu verzichten, wenn es eben geht. Tak ważne, że ja nie potrafię poświęcić jednej niedzieli na to? Wenn wir krank sind, sind wir krank. Jeśli jesteśmy chorzy, to jesteśmy chorzy. Aber verzichten wir vielleicht freiwillig auf so ein Zusammenkommen? Ale czy może sami dobrowolnie rezygnujemy z takiego zgromadzenia? Beispielsweise ist mir der Urlaub irgendwo an einer faszinierenden Stelle wichtiger als die Möglichkeit mit den Gläubigen zum Brotbrechen zusammen zu sein? Na przykład, czy jakiś mój urlop w jakimś fascynującym miejscu jest dla mnie ważniejszy niż możliwość łamania chleba z wierzącymi gdzieś? Verharren heißt auch hier Energie einsetzen. Trwanie też i tu oznacza dawać energię. Sie hatten das ja gerade erlebt, dass der Jesus ihnen dieses Brotbrechen gezeigt hat und eingerichtet hat. Oni właśnie niedawno to przeżyli, gdy Pan im pokazał, czy pozostawił im to łamanie chleba. Ich bin ganz sicher, wenn wir uns vorstellen würden. Jestem pewny, że gdybyśmy sobie to wyobrazili. Wir wären bei diesem letzten Passa, bei dieser Einrichtung des Abendmahls dabei gewesen. Że gdyby było nam dane być przy tym ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, to w żadnym wypadku nie chcielibyśmy z tego zrezygnować. Byłoby to dla nas tak ważne. I trwali też w modlitwach. Hier sehen wir also, wie zunächst die Grundlage gelegt wird durch die Lehre und die Gemeinschaft grundsätzlich. Tu widzimy, jak jest położona ten fundament na tej nauce. Grundlage auf Fundament. Auf Lehre und? Und Gemeinschaft. Na nauce i na społeczności. Und dann die praktische Konsequenz in dem Brotbrechen und in dem Gebeten. I potem praktyczna konsekwencja tego, łamanie chleba i modlitwa. Beides ist gemeinschaftlich hier gemeint. Obie te rzeczy są jako wspólnie razem tutaj. Wir sollen natürlich persönlich auch beten. Oczywiście sami osobiście też mamy się modlić, aber darum geht's hier nicht. Ale tu nie o tym jest mowa, sondern hier um die gemeinsamen Gebete. Ale tutaj o te wspólne modlitwy. Man sagt ja so, wenn du wissen möchtest, wie es einer Versammlung geht, mówi się, jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda stan jakiegoś zgromadzenia, dann musst du in die Gebetsstunde gehen. To idź na godzinę modlitewną. Und das ist wirklich so. I naprawdę tak jest. Dann merkst du, ob Leben da ist. To wtedy zauważysz, czy jest tam życie.
Und das ist eine Frage von allen Versammelten. I to jest pytanie dotyczące wszystkich zgromadzonych. Ihr seid jetzt hier in einer speziellen Situation in Warschau. W Warszawie jesteście tutaj, powiedzmy, że w specyficznej sytuacji. Manchmal erlebt man, dass da Brüder 10 Minuten beten können. Czasem można to zauważyć czy przeżyć, że bracia potrafią modlić się 10 minut. Und das ermüdet natürlich ungemein die Versammelten. I to jest męczące albo nudzące zgromadzenie. Die Ursachen können ganz verschieden sein dafür. Przyczyny tego mogą być całkowicie różne. Kann sein, dass sie das schon immer so gemacht haben. Może tak zawsze się modlili. Kann aber auch sein, dass sie das früher nicht gemacht haben, aber kein anderer gebetet hat. Może też tak być, że wcześniej się tak nie modlili, ale nikt inny się po prostu nie pomodlił. Und es gibt noch andere Ursachen dafür. I może być jeszcze wiele innych przyczyn. Aber wenn wir alle da wären, ale gdybyśmy wtedy tam byli, und wenn wir als Brüder auch wirklich die Verantwortung übernehmen, i jeśli my jako bracia chcemy wziąć tą odpowiedzialność, dann können das lebendige, kurze und wirklich nützliche Gebete sein. To mogą albo powinny to być krótkie, żywe, pokrzepiające modlitwy. Ale könnt ihr als Schwestern ja nichts machen. Wy jako siostry nic nie możecie uczynić. Wirklich nicht? Naprawdę nie? Habt ihr denn vorher gebetet? Czy modliłyście się przed zgromadzeniem? Habt ihr den Herrn gebeten darum, dass das eine Zusammenkunft ist, die von Leben und von dem Herrn und vom Geist geprägt ist? Czy modliłyście się, aby to zgromadzenie, na które idziecie, było zgromadzeniem pełnym życia? Und was macht ihr während der Gebetsstunde? A co robicie w czasie godziny modlitewnej? Seid ihr aktiv dabei? Jesteście aktywne przy tym? Die Gebetsstunde besteht nicht nur aus den Gebeten, die hörbar gesprochen werden. To zgromadzenie modlitewne nie składa się tylko z tych głośno wypowiedzianych modlitw, sondern auch aus den Gebeten, die aus euren Herzen persönlich zu dem Vater, zu dem Herrn Jesus gesprochen werden. Ale również z tych osobistych modlitw, które z waszych serc wychodzą do Ojca. Und wenn wir das mehr tun würden, gdybyśmy to więcej urzeczywistniali, ich bin ganz sicher, unsere Gebetsstunden wären lebendig und wären Stunden, wo wir hinwollen. To nasze godziny modlitewne będą takimi żywymi godzinami, będą takimi, na które chcemy iść. Ich kann nicht sagen, es ist die höchste der Zusammenkünfte, die wir haben. Nie chcę powiedzieć, że to jest ta najwyższa forma zgromadzenia, którą mamy. Aber ich kann schon sagen, es ist so ziemlich die wichtigste, die wir haben. Ale mogę to powiedzieć, że to jest można tak określić jako najważniejsza z godzin. Und da zeigt sich mein Herz. Tu pokazuje, objawia się moje serce. Wir auch, die wir Familien haben, my, którzy też mamy rodziny, machen wir unseren Kindern diese Stunde wertvoll. Czy albo powinniśmy tą godzinę przedstawiać jako cenną naszej rodzinie, naszym dzieciom? Merken meine Kinder, dass ich die unter keinen Umständen verpassen will. Czy moje dzieci zauważają, widzą to, że nie chcę pod żadnym pozorem opuścić tej godziny. Auch da geht natürlich, wenn ich krank bin, bin ich krank. Oczywiście, jeśli jestem chory, to jestem chory. Aber merken meine Kinder, dass ich jede mögliche Entschuldigung suche, um nicht zu gehen. Albo czy moje dzieci widzą, że szukam wszelkiego możliwego wytłumaczenia, aby nie iść na jakąś godzinę zgromadzenia? Oder wenn ich da bin, dass ich aber eigentlich passiv bin. Albo jeśli już jestem na tej godzinie, to jestem po prostu pasywny. Ich hoffe auch, ihr Schwestern, ihr seid nicht passiv da. Mam nadzieję, że i wy, siostry, nie jesteście pasywne. Wenn man euch auch nicht hören kann. Nawet jeśli was nie słychać. Oder wir sagen, machen wir hier den Pause. Zrobimy teraz przerwę. Ich möchte auf jeden Fall noch auf einen anderen Abschnitt zu sprechen kommen. W każdym razie chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat innego urywka. Aber wir machen jetzt erst noch hier diesen Abschnitt auch zu Ende. Ale najpierw skończmy to, co przeczytaliśmy. Wir haben in Vers 43 gelesen. 43. wiersz czytaliśmy. Dass über jede Seele Furcht kam. Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Was heißt das? Co to oznacza? Das bedeutet, dass bei den ersten Christen alle merkten. To oznacza, że w czasie przypadku pierwszych chrześcijan wszyscy zauważyli, dass eine besondere Kraft Gottes wirksam war. Że szczególna moc Boża działała. Dass sie nicht einfach menschlich gesprochen treu waren.
że nie tak po prostu tylko byli po ludzku mówiąc wierni, sondern dass Gott auf direkte Weise machtvoll wirksam war. Ale ta Boża moc była ona widzialna, ona działała. Das heißt, es kam große Ehrfurcht über die Außenstehenden. Więc to była ta, u nas jest to właśnie dobrze oddane jako bojaźń, nie strach, tylko taka bojaźń. Aber auch über die Gläubigen selbst. I to ta bojaźń była na tych, którzy stali na zewnątrz, ale i wierzący mieli tą bojaźń. Sie haben gemerkt, dass da eine Kraft wirksam war in ihnen, die sie vorher nicht besaßen. Zauważyli, że pewna moc działała w nich, której wcześniej nie mieli. Sie waren ja vorher auch schon gläubig. Wcześniej też byli wierzącymi. Die sind ja nicht jetzt erst nach Pfingsten zum Glauben gekommen. Oni nie uwierzyli dopiero teraz tutaj w czasie Dnia Zielonych Świąt. Jedenfalls ein Teil. A przynajmniej część z nich. Aber jetzt merkten sie, dass etwas total Neues angebrochen war. Ale teraz zauważyli, że coś nowego, zupełnie nowego się wydarzyło. Und das Besondere an der christlichen Zeit ist ja, a to co szczególne dla czasu chrześcijaństwa to, dass jetzt die Gläubigen in sich wohnend haben den Geist Gottes, że wierzący mają Ducha Świętego, który w nich mieszka, und verbunden sind im Himmel mit einem verherrlichten Christus, i połączeni są w niebie z tym uwielbionym Chrystusem. Das gab es nie vorher, tego nie było nigdy wcześniej, und es wird es auch nie nachher geben, i nigdy później nie będzie. Und das war jetzt wirksam, i to teraz działało, und das führte dazu bei ihnen, i doprowadziło do tego, dass sie Furcht hatten, że mieli tą bojaźń, nämlich Furcht gegen den in ihnen wohnenden Geist Gottes zu sündigen. A mianowicie mieli tą bojaźń, czy w tym wypadku ten strach, by zgrzeszyć przeciwko temu, który w nich mieszkał. Deshalb war ja die Sünde von Ananias und Sapphira in Kapitel 5 so schlimm. Dlatego ten grzech Ananiasza i Safiry z 5 rozdziału był tak zły, weil da immer noch diese gewaltige Kraft des Anfangs tätig war, bo ta właśnie potężna moc początku była czynna. Und sie gerade durch diese Lüge, die sie verbreitet oder die sie verwirklicht haben, i przez to kłamstwo, które wypowiedzieli, im Widerspruch zu dieser einzigartigen Kraft Gottes tätig waren. Po prostu wystąpili przeciwko tej mocy bezpośrednio. So, diese Kraft ist heute äußerlich nicht mehr vorhanden. Dziś tej siły, jak gdyby jej, ona nie jest tak widzialna na zewnątrz. Alle Gläubigen waren damals zusammen. Wszyscy wierzący byli wtedy razem. Da gab es nicht irgendwie tausende verschiedene Gemeinden. Nie było wtedy tysiąc jakichś różnych społeczności. Da gab es nur den einen Weg. Była tylko jedna droga. Und alle hatten alles gemeinsam. Wszyscy mieli wszystko wspólne. Und der Geist Gottes konnte in jedem wirken. I Duch Boży mógł w każdym działać. Und vor der Welt war da eine absolute Einmütigkeit. I przed światem była całkowita jedność. So, das gibt es heute nicht mehr. Dzisiaj tego już nie ma. Aber der Geist Gottes ist derselbe. Ale Duch Boży jest ten sam. Und zwar in uns persönlich und auch gemeinschaftlich. Czy to w nas osobiście, czy to w nas społecznie. Und jetzt stellt sich deshalb die Frage, i teraz to pytanie, einmal was uns persönlich betrifft, co nas tyczy osobiście, ist uns das bewusst, czy jesteśmy tego świadomi, führt das auch bei uns zu einer gewissen Furcht, czy to doprowadzi w nas wewnętrznie do pewnej bojaźni, Furcht gegen diese wirksame Kraft, die es auch heute noch gibt, zu sündigen, aby przed tą siłą, która dzisiaj jest też czynna, aby przeciwko niej zgrzeszyć. Aber zweitens, ale po drugie, was geben wir für ein Bild vor der Welt ab? Jakie świadectwo dajemy przed światem? Wir können nicht einfach alle Gläubigen aus unterschiedlichen Richtungen zusammenführen. Nie, oczywiście nie możemy wszyscy wierzący, którzy wywodzimy się z różnych stron, okoliczności, iść w jednym kierunku. Aber mit denen wir uns versammeln. Ale z tymi, którzy się wspólnie razem zgromadzamy, tak. Leben wir da in Einmütigkeit. Czy z nimi, czy widać tą jedność wśród nas? Suchen wir alles zu vermeiden, was irgendwie zu Streit und zu Unfrieden führt. Czy próbujemy unikać wszystkiego, co prowadzi do kłótni? Suchen wir das Wohl der örtlichen Versammlung. Czy szukamy dobra miejscowego zgromadzenia? Oder suchen wir uns selbst. A może szukamy siebie samych? Wollen wir unsere Ideen, unsere Meinung durchsetzen? Może chcemy wprowadzić nasze pomysły, nasze mniemania? Wollen wir unsere Gedanken den anderen aufdoktrieren? Czy chcemy nasze myśli narzucić innym?
Hier kam Furcht über alle. Tutaj nastała ta bojaźń, była ogarnięta. Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Działo się wiele cudów i znaków za sprawą apostołów. Das heißt, wie Gott das in Markus 16 angekündigt hat. Tak jak Bóg to w Marka 16 zapowiedział. Der Jesus meine ich. To znaczy Pan Jezus. So geschah es hier auch. Tak tutaj też się to wydarzyło. Dass wirklich gewaltige Wunder durch sie bewirkt worden sind. Że naprawdę wielkie znaki i cuda się działy. Das gibt es natürlich heute nicht mehr. Oczywiście dzisiaj tego też już nie ma. Diese Zeit von Wunder und Zeichen durch Menschen ist vorbei. Czas znaków i cudów czynionych przez ludzi już minął. Es ist nicht die Zeit von Wundern vorbei. Nie minął czas cudów. Denn Gott tut auch heute noch Wunder. Bo Bóg i dzisiaj czyni cuda. Aber es ist die Zeit vorbei, wo er Wunder durch Menschen tut. Ale minęły czasy, gdzie Bóg czyni cuda przez ludzi. Damals, wir finden ja solche Beispiele. Znajdujemy takie przykłady wtedy. Mussten die noch nicht mal Petrus berühren, sondern nur den Schatten von ihm sehen und da waren sie gesund. Nie tyle, nawet nie musieli Piotra się dotknąć, wystarczyło, że jego cień padł na nich i byli uzdrawiani. In Apostelgeschichte 3 sehen wir, dass Petrus einen einfach nur aufrichtet. W trzecim rozdziale widzimy, że Piotr jednego po prostu za rękę chwycił. Und da war der lahme Mann auf einmal konnte gehen. I ten sparaliżowany nagle potrafi iść. Das gibt es heute nicht mehr. Takich rzeczy dzisiaj nie ma. Und zwar nirgendwo mehr. Mianowicie nigdzie ich nie ma dzisiaj. Das sind Zeichen der Anfangszeit. To są znaki czasów początkowych. Sie waren nötig, weil Gott etwas Neues gegeben hat. Były one konieczne wtedy, bo Bóg dał coś nowego. Was in einem Kontrast stand zu dem, was er selbst vorher gegeben hat. Co stało w kontraście do tego, co on dał wcześniej sam. Denn das Judentum kam von ihm. Bo żydostwo pochodziło od niego. Aber jetzt wurde etwas, was er selbst gegeben hat, durch etwas Neues ersetzt. Ale teraz coś, co on sam dał, zostało zastąpione czymś nowym. Was auch von ihm kam. I to nowe też od niego pochodziło. Und damit das als von ihm kommend anerkannt wurde. I aby to było uznane jako od niego pochodzące. Hat er Zeichen und Wunder gegeben. Dał on znaki i cuda. Sehr interessant, dass Wunder und Zeichen nebeneinander genannt werden. To, co jest ciekawe, to cuda i znaki są obok siebie. Wunder sind einfach Erweisungen übernatürlicher Kraft. Cuda to są, to jest coś, co, się, co jest ponadnaturalne. Zeichen sind Wunder, die eine geistliche Bedeutung haben. A znaki to są cuda, które mają duchowe znaczenie. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 3 ist das Wunder ein Zeichen. W Dziejach Apostolskich, tutaj trzeci rozdział, dieses Wunder ist ein Zeichen. Ten cud jest znakiem. Denn dieser Lahme, der aufstehen konnte und laufen konnte, bo ten sparaliżowany, który umiał wstać i chodzić, ist ein Bild von dem Volk Israel, jest obrazem ludu izraelskiego, das in Gottes Augen lahm war, który w Bożych oczach był sparaliżowany. Das heißt, keinen Lebenswandel führen konnte zur Ehre Gottes. Nie mógł on iść, nie był w stanie iść ku chwale Bożej, chodzić ku chwale Bożej. Und der Herr war gekommen, damit sie laufen können, zur Ehre Gottes gehen können. I Pan przyszedł, aby oni potrafili iść ku chwale Bożej. Aber weil sie gegen Gott rebelliert haben, war das nicht möglich. Ale ponieważ przeciwstawili się Bogu, u nim było to niemożliwe. Hier geschahen also Wunder und Zeichen. A więc tu się działy znaki i cuda. Das ist heute nicht mehr die Zeit, weil wir in einer Zeit des Niedergangs leben. Dzisiaj nie są te czasy. Dzisiaj żyjemy w czasach schyłku. Weil Gott das nicht mehr bestätigen muss. I Bóg dzisiaj nic nie musi potwierdzać. Ich meine dieses neue Zeugnis wie damals. To znaczy to nowe świadectwo, tak jak wtedy. Und weil er unmöglich die Zersplitterung der Gläubigen durch solche Wunder auch noch adeln kann. I również to rozdwojenie, to, to roz... ten podział wśród wierzących, Bóg nie może tego znakami czy cudami wygładzić. Trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, a jednak mam czasem wrażenie, dass auch wir als Christen heute in erster Linie Wunder erwarten. Że my, jako chrześcijanie, oczekujemy na pierwszym miejscu cudów. Da wird jemand schwer krank. Jest ktoś ciężko chory. Kann der Jesus den gesund machen? Czy Pan Jezus może go uzdrowić? Ja, absolut. Absolutnie tak. Ist das der Normalfall heute? Czy jest to rzecz normalna dzisiaj? Absolut nein. Absolutnie nie. Aber wir erwarten genau das in der Regel.
Ale my właśnie tego oczekujemy i to jest u nas regułą. Ich sage nicht, dass wir nicht beten können, dass der Herr jemanden, der schwer krank ist, wieder gesund macht. Nie mówię tym absolutnie, że nie mamy się modlić, aby Pan uzdrowił tego ciężko chorego. Aber das ist nicht der normale Weg des Herrn. Ale to nie jest dzisiaj normalna droga Pana. Czyli droga, jaką Pan działa. Und ich erlebe, dass viele Gläubige irgendwie enttäuscht sind heute. I przeżywam to, że wielu wierzących jest po prostu rozczarowanych. Wenn der Herr das eben nicht tut, jemand wieder gesund macht. Jeśli Pan kogoś nie uzdrowi. Dass sie meinen, vielleicht waren wir nicht geistlich genug. Może myślą wtedy, albo mają takie myśli, może nie byliśmy wystarczająco duchowi. Wenn wir geistlicher gewesen wären, dann hätte der Herr unser Gebet erhört. Gdybyśmy byli bardziej duchowi, to Pan wysłuchałby naszych modlitw. Oder wir haben nicht intensiv genug gebetet. Albo za mało się modliliśmy. Wenn wir intensiver gebetet hätten, dann hätte der Herr das Gebet erhört. Gdybyśmy dłużej się o to modlili, to Pan by wysłuchał. Oder haben nicht genug dafür gebetet. Albo nie dość za to prosiliśmy. Wenn mehr dafür gebetet hätten, dann wäre er wieder gesund geworden. Gdybyśmy więcej za to prosili, to byłby Pan by go uzdrowił. Oder wir hatten zu wenig Glauben, dass er das tut. Albo mieliśmy za mało wiary, że Pan to uczyni. Wenn wir mehr Glauben gehabt hätten, dann hätte er den gesund gemacht. Gdybyśmy więcej wierzyli, to Pan by go uzdrowił. Und das ist ein totaler Irrtum. To jest totalny błąd. Gott hat immer einen Weg. Bóg ma zawsze drogę. Seinen Weg. Swoją drogę. Und wenn er jemanden gesund machen möchte, dann wird er das tun. Jeśli Bóg chce kogoś uzdrowić, on to na pewno uczyni. Aber wofür gibt Gott heute Kraft? Ale do czego Bóg dzisiaj daje moc? Das ist ganz interessant in Kolosser 1. Wir haben die Verse gestern schon gelesen. To jest co ciekawe. Wczoraj czytaliśmy te wiersze Kolosan 1. Da sagt er in Vers 11. 11. wiersz. Dass er betet dafür, dass die Kolosser gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden seien. Utwierdzeni, on modli się, aby oni utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Ihr seht hier eine Anhäufung von Kraftausdrücken. Tutaj mamy tą właśnie wszelką moc wymienioną. Erstens gekräftigt. Po pierwsze, aby byli umocnieni. Zweitens mit Kraft gekräftigt. Po drugie, tą utwierdzeni wszelką mocą. Drittens mit aller Kraft. Najpierw utwierdzeni mocą, utwierdzeni wszelką mocą. Viertens nach der Macht seiner Herrlichkeit. Według potęgi chwały Jego. Also sozusagen eine Macht nach der anderen, die aufeinander getürmt wird. A więc tutaj mamy jakby jedną moc za drugą stopniowaną. Und wofür? Po co? Zu allem Ausharren. Ku wszelkiej wytrwałości. Und aller Langmut. I cierpliwości. Das heißt, Gott gibt heute im Allgemeinen Kraft, nicht für Wunder. A więc ogólnie Bóg dzisiaj daje moc, nie po to, by się cuda działy, sondern zum Ausharren in schwierigen Lebenssituationen. Ale byśmy potrafili wytrwać w ciężkich okolicznościach życia. Und wir brauchen das nicht zu beschränken auf Krankheit. I nie musimy tego ograniczać do chorób. Es gibt manchmal total enttäuschende Lebensumstände. Bo czasami są bardzo rozczarowujące okoliczności życia. Und gerade dafür gibt Gott Kraft. I właśnie w tej sytuacji Bóg dodaje siły. Und zeigt, dass er da ist. I pokazuje, że On tu jest. Wenn wir bereit sind, diese Herausforderung, diese Probleme, diesen Widerstand zu ertragen. Jeśli jesteśmy gotowi, by w tej próbie, by to wszystko znieść. Und eben nicht davonlaufen. I nie uciekać przed tym. Ja, manchmal erwartet man ja auch in solchen Lebensumständen Wunder. I w takich okolicznościach czasem się oczekuje jakiegoś cudu. Aber Gott gibt die Kraft, um auszuharren. Ale Bóg daje siły, Bóg daje mocy, by wytrwać. Und den Glauben nicht aufzugeben. I nie złożyć wiary. Obwohl die Umstände so widrig sind. Mimo tego, że te okoliczności są tak okropne. Und vielleicht auch sehr enttäuschend. I są bardzo rozczarowujące. Also die Wunder und Zeichen, die wir heute haben, więc te znaki i cuda, które dziś mamy, sind in diesem Sinn moralischer Natur. W tym sensie są tej natury moralnej. Und nicht äußerliche Gewaltdinge. A nie te zewnętrzne rzeczy dziejące się z wielką mocą.
Wir haben also erstens gesehen, dass die Versammlung durch vier Kennzeichen geprägt war. A więc po pierwsze widzieliśmy, że zgromadzenie było nacechowane czterema cechami. Wir haben zweitens gesehen, dass da Furcht, Gottesfurcht da war. Po drugie widzieliśmy, że była ta bojaźń Boża. Wir haben drittens gesehen, dass es Kraft gab bei ihnen mit Wundern und Zeichen. Była u nich ta moc, cechowała się ona cudami i znakami. Und jetzt sehen wir viertens in Vers 44. I teraz po czwarte widzimy 44 wiersz. Dass alle, die glaubten, beisammen waren und alles gemeinsam hatten. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Das ist also jetzt eine besondere, ein besonderes Zeichen der Gemeinschaft bei ihnen. To jest szczególny znak społeczności u nich. Sie waren beisammen. Byli wspólnie razem. Das heißt, sie wollten alles zusammen tun in dieser ersten Zeit. W tych pierwszych czasach chcieli wszystko razem czynić. Und sie haben auch ihre materiellen Güter geteilt. I również swoje dobra materialne dzielili. Hatten alles gemeinsam. Wszystko mieli wspólne. So, das sind Kennzeichen, die wir so nicht auf unsere heutige Zeit einfach übertragen können. Te cechy nie możemy jeden do jednego przenieść na nasze dzisiejsze czasy. Wir können einfach unmöglich die ganze Zeit beisammen sein. Nie jest możliwe, abyśmy cały czas byli wszyscy wspólnie razem. Du hast eine Aufgabe, ich habe auch eine Aufgabe. Ty masz jakieś zadanie i ja też mam jakieś zadanie. Das war in diesen ersten Tagen nicht so. W pierwszych dniach tak nie było. Da waren ja viele in Jerusalem. Było wielu w Jerozolimie. Weswegen? Dlaczego? Wegen des Festes. Z powodu święta. Bei dem Pfingstfest mussten ja alle männlichen Juden mussten nach Israel, nach Jerusalem. W czasie tych zielonych świąt wszyscy mężczyźni musieli iść do Jerozolimy. Damals gab es nicht sowas wie wir heute haben, 4 oder 6 Wochen Urlaub. W tamtych czasach nie było czegoś takiego jak my dzisiaj, 4 czy 6 tygodni urlopu. Aber durch die Feste hatte Gott seinem Volk Urlaub gegeben. Ale przez te święta jak gdyby Bóg dawał urlop swojemu narodowi. Ja, wenn sie dann nach Jerusalem mussten, dann konnten sie logischerweise nicht arbeiten. Jeśli musieli iść do Jerozolimy, to co logiczne, nie mogli pracować. Das war deren Urlaub. I to był ich urlop, można powiedzieć. Waren viele Juden in Jerusalem. Przez to, że wielu Żydów było w Jerozolimie. Und solange sie da waren, i tak długo jak tam byli, hatten sie eben, mussten sie nicht auf ihre Felder in Galiläa gehen oder was weiß ich wo. Musieli, nicht auf die Felder gehen. Nie musieli iść na swoje pola. Und dadurch hatten sie Zeit eben für diese Gemeinschaft. I wtedy mieli czas do tej społeczności. So, wir müssen aber heute in der Regel von Montag bis Freitag arbeiten. My dzisiaj od poniedziałku do piątku co do zasady musimy pracować. Entweder an einem besonderen Arbeitsplatz. Jakieś może szczególne miejsce pracy. Oder im Haushalt. Albo w domu. Also können wir nicht irgendwie die ganze Zeit zusammenhocken. A więc nie możemy być wspólnie razem cały czas. Will Gott auch gar nicht. I Bóg też tego wcale nie chce. An anderer Stelle sehen wir, wir sollen arbeiten. W innym miejscu też widzimy, że mamy pracować. Aber damals war das möglich. Ale wtedy było to możliwe. Und hat Gott das gerade am Anfang gegeben. I na początku Bóg to właśnie dał. Aber wir können das gut verstehen. I dobrze to możemy zrozumieć. Denn sie mussten überhaupt erstmal zusammenfinden. Bo musieli w ogóle spotkać się razem. Es gab ja schon das Volk Israel früher. Był lud izraelski wcześniej. Aber dieses Volk war eben nicht wie die Versammlung, wie wir das eben gesehen haben, mit einem Körper, vollkommene Einheit. Ale ten lud wcale nie był tak, jak to wcześniej mówiliśmy, tą jednością jako to ciało. Und so mussten sie jetzt lernen, dass sie wirklich zusammengehören. Musieli się nauczyć tego, że oni należą jedni do drugich. So, davon wiederum können wir heute auch noch lernen. I z tego dzisiaj też możemy się uczyć. Wir gehören auch zusammen. Też należymy jedni do drugich. Und so wie es einem Körper keine Rivalität gibt. Tak jak w naszym ciele nie ma rywalizacji. Ja, so sollte es unter uns Gläubigen auch nicht geben. Tak i wśród nas wierzących nie powinno jej być. Und davon können wir viel lernen. I z tego możemy się wiele uczyć. Denn wir können uns sehr aneinander stoßen. Bo możemy jeden drugiego bardzo uderzać. Ich möchte auch so einen Einfluss haben wie mein Bruder, wie meine Schwester. Chcę też mieć taki wpływ na innych jak mój brat. Ich möchte auch gerne so im Mittelpunkt stehen. Też chcę być w tym centrum. Ich möchte gerne so anerkannt sein. Chcę być uznawany przez innych. Ich möchte gerne so begabt sein. Chcę być tak uzdolniony. Und. I. Und da lernen wir hier, nein, wir gehören zusammen. Nie, tu się uczymy, należymy jedni do drugich. Wir haben einen gemeinsamen Mittelpunkt. Mamy wspólny punkt centralny. Das ist der Jesus. Jest nim Pan Jezus. Und er hat den ersten Platz. On ma pierwsze miejsce. Und alle anderen haben den gleichen Platz um ihn herum. I wszyscy inni mają to samo miejsce wokół Niego. Wenn wir das vor Augen und in unseren Herzen haben, jeśli to mamy przed oczami i w naszych sercach, dann werden wir uns auch richtig verhalten.
to będziemy się we właściwy sposób zachowywać. Sie hatten dann auch noch alles gemeinsam. Mieli wszystko wspólne. Das finden wir später noch einmal in Kapitel 4. To jeszcze raz mamy w czwartym rozdziale. Aber immer nur, wenn es um eine Stadt ging. Ale tylko dotyczyło to danego miasta. Die Versammlung war bis zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht über Jerusalem hinaus verbreitet. To zgromadzenie jak gdyby nie rozszerzało się poza Jerozolimę. Deshalb finden wir so etwas weder der Praxis nach noch der Lehre nach später in den Briefen zum Beispiel. I dlatego coś takiego nie znajdujemy później, jeśli chodzi o praktykę, w listach. Gott hat dieses wunderbare Zeichen erster Frische und Kraft in Jerusalem gegeben. Bóg ten cudowny znak dał na początek w Jerozolimie. Und Gott hat dadurch eben dieses großartige Zeugnis vor der Welt gegeben. I to cudowne świadectwo dał przed światem, was wir so später nicht mehr finden. A później już tego nie widzimy. Wir sehen ja, was das bedeutet hier in Vers 45. W 45. wierszu widzimy, co to oznacza. Sie verkauften ihre Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. I sprzedawali posiadłości, mienie i rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Das muss man sich schon mal vorstellen. Musimy sobie to wyobrazić. Du hast ein Haus. Masz dom. Und sagst, aber es gibt andere, die brauchen das. Ale są inni, którzy też potrzebują dom. Ich verkaufe das und gebe das den Bedürftigen. Sprzedam go i dam potrzebującym. Ich habe ein Auto. Mam samochód. Das ist nicht mehr für mich. To już nie jest dla mnie, mój samochód. Jeder, der das braucht, kann das in Anspruch nehmen. Każdy, kto potrzebuje gdzieś jechać, może sobie pożyczyć, może sobie wziąć. Ich habe Geld auf meinem Konto. Mam pieniądze na koncie. Ist nicht mehr für mich. To już nie dla mnie. Ist für alle, die das brauchen. Każdy, kto potrzebuje, może wziąć. Wir verstehen sofort, dass das eine hochbrisante Sache ist. Zauważymy natychmiast, że to jest bardzo delikatna sprawa. Und diese delikate Sache ist auch sofort bei Ananias und Sapphira zum Problem geworden. I ta właśnie delikatna sprawa natychmiast stała się wielkim problemem w przypadku Ananiasza i Safiry. Das macht uns vorsichtig, das als ein Modell für unsere Zeit zu nehmen. I bądźmy bardzo ostrożni, aby przyjąć to jako model w naszych czasach. Aber ale die Haltung, die dahinter stand. Ale to stanowisko, które za tym się kryło, die sollte auch uns prägen. To stanowisko ma cechować i nas. In einem der letzten Briefe, die geschrieben wurden, w jednym z ostatnich listów, które były napisane, erste Johannesbrief, pierwszy list Jana, sagt der Apostel in 1. Johannes 3, trzeci rozdział, Vers 16, 16 wiersz apostoł mówi, po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra i tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Apostel Johannes zeigt, apostoł Jan pokazuje, dass der Jesus sein Leben hingegeben hat, że Pan Jezus dał swoje życie. Wir auch. My też. Wir natürlich nicht stellvertretend für die anderen, wie der Jesus das getan hat für uns. Oczywiście my nie w tej zastępczej śmierci, jak Pan Jezus za nas. Aber meine Haltung, mein Leben einzusetzen für meine Geschwister. Ale by poświęcać swoje życie, moje stanowisko dla innych wierzących. Das ist das Vorbild des Herrn Jesus. To jest przykład Pana Jezusa. Und dann sagt er, was den irdischen Besitz betrifft. I potem mówi to, co się tyczy ziemskiego posiadania. Wenn mein Bruder Mangel leidet. Jeśli mój brat ma potrzebę. Wie kann die Liebe Gottes in mir verbleiben, wenn ich ihm nicht gebe? Jak może być we mnie miłość Boża, jeśli mu nic nie, mu niczego nie dam? Natürlich verstehen wir, dass man das mit Weisheit tun muss. Oczywiście rozumiemy, że to trzeba czynić w mądrości. Wenn ich einen Bruder habe, der ein Alkoholproblem hat. Jeśli mam brata, który ma problem z alkoholem. Und dadurch kein Geld mehr hat. I przez to nie ma pieniędzy. Da werde ich ihm natürlich kein Geld geben. To oczywiście nie dam mu pieniędzy. Ja, nur weil er Mangel leidet. Tylko dlatego, że on ma braki. Da kann ich ja gleich das Geld zum Fenster rauswerfen. To by było równoznaczne. Znaczy to samo, rezultat byłby tego taki sam, jak ja bym moje pieniądze wyrzucił przez okno. Aber grundsätzlich, wenn ich sehe, dass mein Bruder Mangel hat, meine Schwester. Ale co do zasady, jeśli widzę, że mój brat czy moja siostra ma problem, ma brak. Wie hänge ich da an meinem Geld? Jak jestem przywiązany do swoich pieniędzy? Wir können ja schon mal uns fragen, wie freigebig wir eigentlich sind im Blick auf die Geschwister. Możemy sobie zadać pytanie, jak hojni jesteśmy, jeśli chodzi o wierzących? Wie ist das Sonntagmorgens mit unserer Freigebigkeit für die Dinge des Herrn und damit der Gläubigen?
Jak wygląda to w niedzielę rano z naszą hojnością, jeśli chodzi o sprawy pańskie? Sind wir solche, die gerne und freigebig, freudig geben? Czy jesteśmy takimi, którzy chętnie i hojnie wrzucają do worka? Wir sind alle unterschiedlichen Lebenssituationen. Oczywiście każdy z nas jest w różnej sytuacji swojego życia. Ja, und ich sage jetzt mal, Warschau ist eine teure Stadt. I powiedzmy, że tak to określę, że Warszawa jest drogim miastem. Und wenn ich auf dem Land wohne, habe ich es einfacher. Jeśli mieszkam na wsi, jest mi łatwiej. Und deshalb spricht Gottes Wort auch nicht irgendwie in einer gesetzlichen Weise davon. I dlatego Słowo Boże nie mówi w sposób taki zakonny, stanowczy, tak konkretnie. Du musst nicht so und so viel Prozent geben oder so und so viel Geld geben. Du sprichst Gottes Wort nicht. Słowo Boże nie mówi, że tyle i tyle procent ze swoich miesięcznych zarobków masz oddawać. Wenn ich gerade meine Wohnung bezahlen kann und mein Fahrzeug, jeśli mogę opłacić, dajmy na to swoje mieszkanie, moje auto, dann ist das so. Tak to wygląda. Aber die Frage ist, was habe ich für eine Haltung? Ale pytanie brzmi, jak jest usposobione moje serce? Habe ich eine Haltung der Freigebigkeit? Czy mam to stanowisko hojne? Dem Herrn zu geben? Jestem hojny, by dać Panu. Und auch solchen, die in Not sind. I również takim, którzy są w potrzebie. Mogę to czynić też tak jak faryzeusze. Mogę stać na środku ulicy, aby każdy zobaczył, że ja coś dałem. Ich kann auch jemandem, dem ich etwas gebe, i też mogę komuś, komu daję, deutlich vermitteln, dass er das jetzt von mir bekommen hat. Mogę to dobitnie mu powiedzieć, to otrzymałeś ode mnie. Und damit jemanden sozusagen abhängig machen von mir, von meiner Gnade. I w ten sposób kogoś można by powiedzieć uzależnić od siebie, od mojego dobrego serca. Oder ich kann Wege suchen, dass derjenige überhaupt nicht mitbekommt, dass er das von mir bekommen hat. A mogę też poszukać takiego rozwiązania, aby ten ktoś w ogóle nie zorientował się, że to otrzymał ode mnie. Aber nie nutzen davon bekommt. I ale by coś otrzymał, ale niekoniecznie wiedział, że to ode mnie. Gottes Wort sagt an keiner Stelle im Neuen Testament, dass ein Christ nicht reich sein darf. Słowo Boże w żadnym miejscu Nowego Testamentu nie mówi, że chrześcijanin nie może być bogaty. Das ist ein großer Irrtum, dass manche meinen, ein Christ darf nicht reich sein. To jest wielka pomyłka, jeśli ktoś uważa, że chrześcijanin nie może być bogaty. Aber wenn du reich bist, ale jeśli jesteś bogaty, dann prüfe dich, ob du an deinem Reichtum hängst. To przetestuj się, sprawdź siebie, czy jesteś uzależniony od swojego bogactwa, albo czy polegasz, albo jesteś polegasz przywiązany do swojego bogactwa. Und dann gilt gerade 1. Johannes 3 und Apostelgeschichte 2:45 für dich. I wtedy 1. Jana 3 i Dzieje Apostolskie 2:45 właśnie jest dla ciebie. Vers 46? 46 wiersz. Sehen wir, wie das tägliche Leben ablief. Widzimy, jak wyglądało codzienne życie. Täglich waren sie einmütig im Tempel. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Und verharrten da sogar. Trwali w tym. Zu Hause brachen sie das Brot. Łamiąc chleb po domach. Warum haben sie diese Zweiteilung gehabt? Dlaczego mieli to rozdwojenie? Das ist hochinteressant. Gott hatte überhaupt nichts geboten ihnen. To jest bardzo ciekawe. Bóg im nic nie przykazał. Aber sie waren sowohl im Tempel als auch zu Hause. I byli i w świątyni i w domu. Sie haben sofort verstanden, dass das Brotbrechen zu dem jüdischen Tempel überhaupt nicht passen konnte. Natychmiast się zorientowali, że łamanie chleba nie pasuje do żydowskiej świątyni. Aber sie haben auf der anderen Seite gesehen, dass sie noch viele Juden erreichen konnten. Ale z drugiej strony widzieli, że wielu Żydów mogą pozyskać. Und deshalb haben sie im Tempel offenbar gebetet und über Gottes Wort gesprochen. I wydaje się, że w świątyni się modlili i mówili o Słowie Bożym. Das Wort Gottes, das war für sie das Alte Testament. Mehr gab es nicht. Słowem Bożym był dla nich Stary Testament, więcej nie było wtedy. Und deshalb konnten sie das auch im Tempel besprechen. Dlatego też mogli mówić o tym w świątyni. Weil das die jüdische Bibel ist. Bo jest to tą żydowską Biblią. Wir können natürlich heute nicht in Synagogen gehen und dann über das Neue Testament irgendwie predigen. Dzisiaj nie możemy wejść do żydowskiej świątyni i głosić o Nowym Testamencie. Aber das war eben damals anders, weil es nur das Alte Testament, also die jüdische Bibel gab. Wtedy było to inaczej, bo mieli tylko Stary Testament. So, sie haben also diese Unterscheidung sofort irgendwie in ihren Herzen, in ihren Gewissen
verstanden. Oni potrafili to rozróżnić i oni to natychmiast w swoim sercu zrozumieli. Das zeigt, dass das neue Leben einen gewissen geistlichen, ich nenne das mal, Instinkt hat. To pokazuje, że to nowe życie ma takiego swego rodzaju, możemy powiedzieć, instynkt. Ihr lest in 1. Johannes 2. Gdy czytamy 1. Jana 2. Dass schon die Kindlein im Glauben alles wissen, sagt der Apostel. Apostoł tam mówi, że dzieciątko w wierze wie wszystko. Sie haben die Salbung. Mają to namaszczenie. Das heißt, der Geist Gottes wohnt in ihnen. To oznacza, że Duch Święty mieszka w nim. Und sie wissen alles bedeutet. I wie wszystko, to oznacza. Sie sind in der Lage zu unterscheiden, ist das für Gott, von Gott oder nicht. Każdy, nawet świeżo narodzony, świeżo nawrócony, potrafi rozpoznać, czy jest to coś dla Boga, czy nie. Die kleinen Kinder im Glauben, die wissen bei weitem noch nicht alles. Te dzieci, młode dzieci w wierze oczywiście wielu rzeczy nie wiedzą. Und jemand, der schon weiter im Glauben ist, der weiß auch noch nicht alles. I również ten, kto już jest wiele lat w wierze z Panem, też nie wie wszystkiego. Aber ist in der Lage zu unterscheiden. Ale jest w stanie rozróżnić. Und das können wir auch. I my to też potrafimy. Manchmal kommen Dinge auf uns zu. Czasami spotykają nas rzeczy. Da sind wir nicht in der Lage zu sagen, was ist da im Einzelnen eigentlich für ein Problem? Gdzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co w szczegółach, o co chodzi. Manchmal bekommst du ein Buch in die Hand. Czasem dostajesz książkę do ręki. Du liest da rein. Czytasz. Und du merkst, irgendwas stimmt da nicht. I zauważasz, coś tu nie gra. Du bist vielleicht nicht in der Lage, anhand von Gottes Wort jede Einzelheit dann irgendwie zu widerlegen. Nie jesteś w stanie na podstawie Słowa Bożego może wypunktować, co się nie zgadza. Aber du hast durch den Geist Gottes und durch das neue Leben einen geistlichen Instinkt, um zu sagen, da stimmt irgendwas nicht. Ale masz przez Ducha Świętego, który w tobie jest, ten duchowy instynkt i czujesz, że coś tu w tej książce nie gra. Oder das ist die Sprache meines Hirten. Albo to jest właśnie dokładnie to, co się wszystko zgadza. To jest ta mowa mojego pasterza. Und so war das bei ihm hier auch. I tak to też u nich wyglądało. Sie waren täglich, verharrten täglich im Tempel. Trwali codziennie w świątyni. In dieser Aufgabe, da waren sie nicht einen Tag, nicht drei Tage, sondern verharrten darin. Jeśli chodzi o to zadanie, to nie miało to miejsce dzień, tydzień. Oni trwali w tym codziennie. Wenn ich das für uns auch irgendwie weitergeben könnte. Gdybym ja to mógł sam dla siebie sobie to przyjąć. Dass wir mit einer Aufgabe nicht einfach nur anfangen, das ist gut. Abyśmy, jeśli chodzi o jakieś zadanie, nie tylko zaczęli. Początek jest już dobry. Und dazu gehört es erstmal, mit etwas anzufangen. I trzeba coś zacząć. Aber dann darin zu verharren. Ale by wytrwać, trwać w tym. Ja, ihr mit dem Zusammenkommen, ihr habt jetzt nicht gerade angefangen hier, aber zu verharren, auch wenn ihr wenige seid. Jeśli chodzi o to zgromadzenie na przykład, wy jako młodzi tutaj, można powiedzieć, że zaczęliście, ale by trwać w tym. Weiterzumachen und nicht wegzulaufen. Trwać. Dalej kontynuować, a nie jakby uciec od tego. Albo jeśli chodzi o stolik z literaturą. Vielleicht seht ihr wenig Frucht bisher. Może widzicie bardzo niewielki, albo w ogóle nie widzicie owocu tego. Aber verharren und weitermachen. Ale trwać i dalej czynić. Früchte werden kommen. Owoce przyjdą. Die kamen damals natürlich sehr schnell. Oczywiście tam wtedy nadeszły bardzo szybko. Und wenn der Herr bei uns ein Herz sieht, das verharrt, dann wird er Früchte zeigen. Jeśli Pan u nas zobaczy serce, które trwa, to pokaże nam owoce. Aber dazu ist Einmütigkeit nötig. Ale do tego jest konieczna jednomyślność, jak tutaj jest zapisane. Da muss das gemeinsame Herz dahinter stehen. To musi być to jednomyślne, wspólne serce co do tego. Das Gebet der Versammlung. Musi być ta modlitwa zgromadzenia. Und jedes einzelne. I każdego osobista. Und da wird der Herr das segnen. I wtedy Pan to pobłogosławi. Aber dann haben sie zu Hause das Brot gebrochen. Łamali chleb w domu. Und da sehen wir eben, dass sie erkannt haben, das passte nicht zum Tempel. I zauważyli, że to nie pasuje do świątyni. Und wir sehen hier, es kommt nicht auf den Ort an. I widzimy, że to nie chodzi o jakieś konkretne miejsce. Wir haben ja Zeiten erlebt, wo man vielleicht nicht in so einem öffentlichen Gebäude gut zusammenkommen konnte. Że przeżyliśmy takie czasy, gdzie może zgromadzanie się w budynku nie było tak łatwe. Oder sieht man, wir können auch zu Hause das Brot brechen. I widzimy, że w domu też mogli łamać chleb. Entscheidend ist, es muss eine Einmütigkeit geschehen.
decydującym, czy tak czyni, czy tak, jest jednomyślność. Ich kann natürlich nicht für mich entscheiden mit meiner Familie und vielleicht noch drei Freunden. Wir kommen jetzt bei uns zu Hause zusammen. Oczywiście nie mogę tak zrobić, że ja, moja rodzina, jeszcze może trzech przyjaciół zbierzemy się u mnie w domu. Sondern es muss eine eindeutige Sache in dem Ort sein. Musi to być jednomyślna rzecz w danej miejscowości, czy w danym zgromadzeniu, skąd pochodzimy. Jedenfalls, sie haben das Brot gebrochen. W każdym razie łamali chleb. Ich hoffe, ich weiß das ja nicht, dass jeder Erwachsene, der hier ist, nicht nur diesen Wunsch hat, sondern das auch verwirklicht. Nie wiem, czy każdy z nas tutaj ma nie tylko to życzenie, ale i to, czy to czyni. Wirklich das Brot zu brechen, am Brot brechen teilzunehmen. Aby brać udział w łamaniu chleba. Manchmal ist das ja bei Kindern gläubiger Eltern. Czasami w przypadku dzieci wierzących. Dass die wierzący alt werden, bevor sie dann diesen Wunsch äußern. Wierzących rodziców. Ile oni lat czekają, aby to życzenie wyrazić? Natürlich ist eine gewisse geistliche Reife nötig. Oczywiście trzeba mieć swego rodzaju duchową dojrzałość. Und ich werde sich gerade einem 14-jährigen empfehlen, das diesen Wunsch an auszusprechen. Nicht mehr. I nie mówię tutaj o tym, że już 14-latek ma mieć to życzenie, by łamać chleb. Aber muss nicht 20 werden dafür. Ale nie trzeba mieć 20 czy więcej. Nenne jetzt mal kein Alter. Nie chcę tutaj dać przykładu i podać wieku konkretnie. Weil wir natürlich unterschiedlich sind. Każdy z nas jest inny. Aber wenn man irgendwie den Gedanken des Herrn versteht, dann darf man diesen Wunsch haben und dann auch verwirklichen. Ale jeśli się rozumie tą myśl Pana, to jak najbardziej można tą myśl wyrazić i urzeczywistniać to. So, wir sehen also im Tempel haben sie wahrscheinlich im Gebet und mit dem Wort verharrt. A więc widzimy, że w świątyni prawdopodobnie modlili się i rozważali słowo. Zweitens haben sie dann das Brot gebrochen. Po drugie łamali chleb. Und dann gibt es drittens, dass sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens nahmen. Przyjmowali pokarm, trzeci punkt, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Das sind ganz normale Mahlzeiten. To są po prostu zwykłe posiłki. Das muss man heute auch gelegentlich mal dazu sagen. Co do tego też trzeba dzisiaj powiedzieć, dass das Leben eines Gläubigen auch irdische Bestandteile hat. Że życie wierzącego ma części te całkowicie ziemskie. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Gläubige, die total abheben. Są też tacy wierzący, którzy można by powiedzieć odlatują. Und die Auffassung vertreten. I którzy są zdania, dass ein Gläubiger mit irdischen Dingen eigentlich nichts mehr zu tun hat. Że wierzący kompletnie nie zajmuje, nie powinien się zajmować ziemskimi sprawami. Eine irdischen Arbeit nachgehen? Nee, das braucht man nicht. Iść do takiej normalnej pracy tutaj jak każdy? Nie. Ich habe nur noch eine geistliche Aufgabe. Moje zadania to tylko duchowe. So spricht Gottes Wort nicht. Tak Słowo Boże nie mówi. Der normale Weg ist, dass ich in meiner irdischen Arbeit und meinem irdischen Haushalt meinen Mann oder meine Frau stehe. Normalną kolejnością jest, że wykonując swój zawód, żyjąc w mojej rodzinie, trwam w tym. Und hier haben sie eben ganz normal gegessen. Oni po prostu przyjmowali pokarm, jedli. Wir haben jetzt nicht gesagt, das Brot brechen, das ist jetzt unser Essen, wir brauchen keine natürliche Nahrung mehr. I tu nie wiem, jest mowa taka, że jak łamali chleb, to już więcej żadnego posiłku nie potrzebowali. Nein, sie haben das mit Schlichtheit getan, was auch ihren irdischen Bereich betraf. Po prostu w prostocie serca czynili to, co było potrzebne dla zaspokojenia ich bytu tutaj na tej ziemi. I to było, czynili to z tym sercem, które chwaliło Boga. Czy mieli mało, czy dużo? To nie było decydujące. Ale to, co mogli wziąć, czy przyjąć, to czy zrobić, to czynili i chwalili Boga w tym. Lass uns das auch mit so dankbaren Herzen tun. Chciejmy to też czynić tak wdzięcznymi sercami. Ein Leben für und mit Gott zu führen. Aby prowadzić życie dla Boga. Und auch die irdischen Dinge aus der Hand Gottes annehmen. I również te ziemskie rzeczy przyjmować jako z ręki Bożej. Was für einen Anteil hat das Lob Gottes in unserem Leben? Jaki udział chwała dla Boga ma w naszym życiu? Es geht eben hier nicht um den Sonntagmorgen, wenn wir gemeinsam versammelt sind, um Gott Anbetung zu bringen. Nie chodzi mi o niedzielę rano, gdy wspólnie jesteśmy zgromadzeni, by przynieść to uwielbienie dla Boga. Sondern in unserem persönlichen Leben, Familienleben. Ale w naszym życiu osobistym, rodzinnym. Ist das alles, was wir tun, ist das zu flehen, zu beten für bestimmte Dinge?
Czy wszystko, co my czynimy, to jest tylko to ta prośba, czy chwała, mówienie do Boga o konkretne rzeczy? Oder loben wir Gott, beten wir Gott auch in unserem persönlichen Gebetsleben an? Albo może sławimy Boga w naszej osobistym życiu modlitewnym? Es wäre bedauerlich, wenn wir das Gotteslob in unserem persönlichen und familiären Gebeten nicht kennten. Byłoby to pożałowania godne, gdybyśmy nie znali takiego życia, czy chwalenia Boga w naszym osobistym życiu, czy rodzinnym życiu. Hier sehen wir, dass sie auch noch Gunst bei dem ganzen Volk besaßen. Das ist 47. Mieli przychylność całego ludu. Das ist irgendwie schön, dass Gott oftmals uns auch Gunst bei den Mitmenschen gibt. To jest też coś pięknego, że Bóg bardzo często daje nam tą przychylność współtowarzyszy. Es ist durchaus nicht so, dass wir ständig gehasst werden von unseren Mitmenschen. To też nie jest tak, że my od razu czy ciągle jesteśmy znienawidzeni od wśród kolegów. Wir brauchen auch nicht zu denken, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwie Widerstand bekomme, dann ist irgendwas faul mit meinem Glaubensleben. I też nie musimy tak myśleć, że jeśli nikt się mi nie sprzeciwia, to coś jest nie tak z moim życiem wiary. Heißt das schon so ähnlich in den Sprüchen? Coś podobnego jest w przypowieściach. Dass die Gunst Gottes uns manchmal auch Frieden von unserem Nachbarn gibt. Aufreden. Dass die Gunst Gottes uns Frieden, Frieden gibt. Że łaska Boża, czy przychylność Boża, daje nam pokój z naszym sąsiadem. Und das erleben wir doch oft, oder? I często tego doświadczamy, prawda? Bei unseren Nachbarn, bei unseren Schulkameraden, bei unseren Arbeitskollegen. Jeśli chodzi o naszych sąsiadów, kolegów w szkole, w pracy. Natürlich müssen wir damit rechnen, dass die Welt uns hasst. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że świat nas będzie nienawidził. Und wenn sie spüren, dass wir gläubige sind, dass sie dann auch gegen uns ist immer wieder. Jeśli odczują, że jesteśmy wierzącymi, będą przeciwko nam. Aber es gibt Zeiten, wo Gott uns auch Ruhe verschafft und auch hier in dieser Hinsicht. Ale są czasy, gdzie Bóg da nam też spokój. Also wir haben das zum Beispiel erlebt gerade vor 2 Jahren. My akurat mogliśmy to przeżyć 2 lata temu. Als ja eigentlich verboten war, sich überhaupt zu versammeln. Gdy w ogóle było u nas zabronione się zgromadzać. Wir hatten uns dann bei uns zu Hause versammelt. Zgromadziliśmy się u nas w domu. Und wir haben einen Nachbarn, der durchaus uns negativ gegenüber eingestellt ist. I mamy takiego sąsiada, który co do zasady jest negatywnie do nas nastawiony. Und wir haben eigentlich immer damit gerechnet, wenn man das irgendwie sieht, wenn der Gläubige kommt sonntagmorgens, dass der irgendwas machen würde. I liczyliśmy się z tym, bo jest to ogólnie widzialne, że ktoś w niedzielę rano do nas do domu przychodzi. Hat aber die ganzen 2,5 Monate nicht getan. I liczyliśmy się z tym, że nas coś, jakby to powiedzieć, podkabluje, ale przez te 2,5 miesiąca, gdy nie wolno było się zgromadzać, nic się nie wydarzyło. Manchmal schenkt uns Gott eine gewisse Gunst auch bei den Menschen. Bóg czasem właśnie daruje nam taki pokój, taką łaskę wśród naszych towarzyszy życia. W społeczeństwie. Dafür dürfen wir ihm danken. Hoffentlich tun wir das auch. I za to możemy mu dziękować i myślę, że mam nadzieję, że tak czynimy. Deine letzte Satz hier in diesem Kapitel. Ostatnie zdanie w tym rozdziale. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Das heißt, es wurden immer mehr Gläubige. To oznacza, że tych wierzących było coraz więcej. Tja, wir leben leider in einer anderen Zeit. Dziś żyjemy w innych czasach. Und heute tut der Herr nicht mehr täglich hinzu. I dzisiaj nie ma tak, że codziennie Pan, że widzimy to, że codziennie Pan przydaje. Wirklich? Naprawdę? Manches kriegen wir nicht mit. Wielu rzeczy nie zauważamy. Für manches haben wir vielleicht auch gar keine Augen leider. Niestety może właśnie nie widzimy wielu rzeczy. Aber weltweit gesehen gibt es jeden Tag noch Gläubige, also Menschen, die zum Glauben kommen. Ale patrząc na cały świat, codziennie jest ktoś, kto się nawraca. Lasst uns einen Blick bitte haben für alle Gegenden. Patrzmy na to globalnie. Wir sind so fokussiert manchmal auf unsere Länder. Często jesteśmy skoncentrowani, czy patrzymy tylko na swoje kraje. Wo sich so wenig tut. Gdzie tak niewiele się dzieje. Und selbst in unseren Ländern tut sich noch was. Ale nawet w naszych krajach jest wiele się dzieje. Die Frage ist, bin ich ein Zeugnis in meiner Umgebung? Pytanie brzmi, czy jestem świadectwem w mojej okolicy? Wissen alle meine Nachbarn,
dass sie sich bekehren müssen? Czy wszyscy moi sąsiedzi wiedzą, że muszą się nawrócić? Sind sie wirklich damit konfrontiert, sage ich einmal, dass es eine Ewigkeit gibt? Czy są skonfrontowani naprawdę z tym, że jest wieczność? Dazu reicht es natürlich nicht, ihnen einmal im Jahr einen Kalender zu geben. Nie wystarczy to, by dać im raz w roku kalendarz. Wenn ich mich den gesamten Rest des Jahres nie um ihre Interessen kümmere. Jeśli przez resztę roku nie będę się nimi zajmował, nicht mal nach ihren, ihrer Situation frage, nie zapytam ich, co u nich, da brauchen wir auch nicht zu wundern, wenn sie vielleicht den Kalender noch annehmen, aber ihn nicht lesen. To nie muszę się dziwić, nie powinienem się dziwić, że może kalendarz biorą, ale go nie czytają. Ich muss also auch eine rechte Haltung ihnen gegenüber zeigen. Ale muszę im właśnie, powinienem im pokazać moje właściwe stanowisko. So, zum Schluss gehen wir jetzt noch ganz kurz zu einem anderen Abschnitt. I na koniec krótko jeszcze inny urywek. Auch eine junge Versammlung. Też młode zgromadzenie. 1. Thessalonicher 1. 1. Thessaloniczan 1. Und wir lesen die Verse 9 und 10. 9 i 10 wiersz. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Die Thessalonicher sind schon ein beeindruckendes Volk. Thessaloniczanie to jest godny podziwu lud. Weil die Versammlung dort. Mam na myśli to zgromadzenie. Paulus war nur recht kurz bei ihnen gewesen. Paweł był dość krótko u nich. Aber was für eine Veränderung hat das in ihrem Leben hervorgerufen? Ale jakąż zmianę to wprowadziło u nich. Ihr seht in Vers 3. Trzeci wiersz. Ihr Leben war durch Glaube, Liebe und Hoffnung geprägt. Ich życie cechowała wiara, miłość i nadzieja. Sie hatten ein festes Vertrauen auf den Herrn in ihren schwierigen Lebensumständen. Mieli pełną ufność w Pana w ich trudnych okolicznościach życia. Sie wurden verfolgt, byli prześladowani, aber sie hingen nicht mit ihren Herzen an dem Leben, ale nie byli przywiązani swoimi sercami do zachowania życia, sondern sie vertrauten, dass der Herr sie durchführt. Ale ufali, że Pan ich przeprowadzi. Sie hatten Liebe. Mieli miłość. Sie kümmerten sich umeinander. Troszczyli się jedni o drugich. Sie fragten nacheinander. Pytali jedni o drugich. Sie halfen einander. Pomagali sobie. Und offensichtlich auch der Welt, den Ungläubigen. I wydaje się z tego też, że i pomagali tym ludziom ze świata. Und sie hatten Ausharren der Hoffnung. I mieli tą wytrwałość w nadziei. Das heißt, in diesen schwierigen Lebensumständen der Verfolgung. To znaczy, w tych trudnych okolicznościach prześladowania haben sie die Hoffnung auf das Wiederkommen des Herrn Jesus nie aus den Augen verloren. Nie stracili tej nadziei przyjścia Pana. Sie warteten auf den Herrn. Czekali na Pana. Ihr Glaube war so gewaltig. Ich wiara była tak wielka. Vers 7, dass sie allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden waren. Że, siódmy wiersz, staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Ihr Leben vor der Bekehrung hatte sich so verändert jetzt zu ihrem Leben nach der Bekehrung. Ich życie sprzed nawrócenia tak bardzo zmieniło się po nawróceniu. Dass in der gesamten Gegend die Leute gesagt haben. Że w tej całej okolicy ludzie mówili. Das sind Leute, so wollen wir auch leben. To są tacy, chcemy żyć tak jak oni. So wie sie auf den Herrn vertrauten. Tak jak oni ufali Panu. So wie sie mit dem Herrn lebten. Tak jak oni żyli z Panem. Was sie sagten. To co mówili. Alles sprach von Christus. Wszystko mówiło o Chrystusie. Und damit waren sie Vorbilder. I tym byli przykładem. Bin ich ein Vorbild für andere? Czy jestem przykładem dla innych? Christen? Dla innych chrześcijan? Für die Gläubigen, denen wir zu tun haben? Dla wierzących, z którymi się spotykam. Manche von uns kennen Gläubige, mit denen wir uns nicht versammeln. Co niektórzy z nas znają wierzących, z którymi nie jesteśmy w społeczności. Würden sie sagen, das ist ein Vorbild für uns? Czy oni powiedzieliby o nas, to jest przykład? Was ist mit meinen ungläubigen Nachbarn, Arbeitskollegen? Co się tyczy moich niewierzących kolegów? Würden sie sagen, das ist ein vorbildlicher Christ? Czy powiedzieliby, to jest przykładny chrześcijanin? Und wie diese Veränderung aussah, haben wir jetzt in den Versen 9 und 10 gelesen. Jak to się dokonało, czytaliśmy w wierszu 9 i 10. Die waren echte Götzenanbeter. Oni byli prawdziwymi bałwochwalcami wcześniej. Das heißt, die hatten buchstäblich da irgendwelche, ich würde mal sagen, heute wie Buddhas. Dzisiaj można by powiedzieć, byli buddystami.
przykładowo irgendwelches Holz oder Stein oder Goldwerk, Goldgebilde, którzy czczą jakieś figurki z kamienia, złota czy czegokolwiek. Und davor sind sie niedergefallen. I przed nimi padali. Und jetzt haben sie sich bekehrt. I teraz nagle się nawracają. Haben das alle weggeschmissen. To wszystko wyrzucili. Die hätten das bestimmt zu Geld machen können. Oczywiście mogliby to sprzedać. Weil diese Gold und so weiter Dinger dazu verkaufen, hätten sie sicher ziemlich noch was bekommen für. Sprzedając te figurki ze złota i tak dalej, z pewnością by wiele mogli zarobić. Haben sie nichts gemacht, alles weg. Nie, wyrzucili wszystko. Und was stattdessen? A co zamiast tego? Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Żywemu i prawdziwemu Bogu służyć. Ihr ganzes Leben haben sie jetzt in den Dienst Gottes gestellt. Całe swoje życie dali na służbę Bogu. Das heißt, sie haben gefragt, was möchtest du, dass ich tun soll? To znaczy pytali, co chcesz, Boże, abym czynił? Wie kann ich dich ehren und verherrlichen? Jak mogę Ciebie czcić i sławić? Wie kann ich das tun, was dir Freude bereitet? Jak mogę czynić to, co Tobie przynosi radość? Zweitens, po drugie, haben sie seinen Sohn aus den Himmeln erwartet. Oczekiwali Syna Jego z niebios. Das heißt, täglich rechneten sie damit, dass der Jesus wiederkommt aus den Himmeln. Codziennie liczyli się z tym, że Pan przyjdzie z nieba. Das heißt, sie haben nicht ein Leben hier auf dieser Erde geführt. To znaczy, że nie prowadzili życia na tej ziemi. Wo sie an diesem Leben hingen. I byli, zależało im na tym życiu. An dem Besitz, den sie hatten. Zależało im na tym majątku, który mieli. Wo man den Eindruck hatte, dass das, was sie im Wesentlichen interessierte, sind die Dinge dieser Erde. Choć można by byłoby myśleć, że byli tym zainteresowani rzeczami ziemskimi. Sondern sie wollten dem Herrn nachfolgen. Ale oni chcieli iść za Panem. Sie wollten dem Herrn gehorsam sein. Chcieli być Panu posłuszni. Und sie wissen, der Herr kann heute wiederkommen. I byli świadomi, że Pan może przyjść i dzisiaj. Dann lasse ich alles hier zurück. I wtedy zostawiam wszystko tutaj na tej ziemi. Eigentlich wissen wir das ja als Christen. Co do zasady jesteśmy tego świadomi jako chrześcijanie. Ob der Herr heute kommt oder morgen. Czy Pan przyjdzie dziś, czy jutro? Ob ich heute heimgehen muss oder morgen? Czy odejdę z tego świata dziś, czy jutro? Ich werde alles hier zurücklassen. Wszystko tutaj zostawię. Aber leben wir nicht viele von uns so, als ob wir das alles mitnehmen in den Himmel? Ale czy wielu z nas nie żyje tak, jak gdybyśmy wszystko, cały ten majątek ziemski mogli ze sobą zabrać do nieba? Es gibt diese interessante, bemerkenswerte Geschichte. Ta ciekawa historia. Könnte eine Legende sein, weiß man nicht so genau. Może to być legenda. Von Alexander dem Großen. O Aleksandrze Wielkim. Das war dieser griechische Herrscher, der innerhalb von 10 Jahren sein gesamtes Weltreich erobert hat. To był ten panujący, który w 10 lat podbił, rozbudował całe swoje potężne królestwo. Dann wurde er offensichtlich auf dem Kampffeld wurde er schwer krank. Prawdopodobnie na polu walki ciężko zachorował. Der hatte vier Fürsten, die sozusagen seine direkten Untergebenen waren. Miał czterech, można powiedzieć, głównych generałów, którzy byli mu bezpośrednio poddani. Und jetzt sah er, dass er unmittelbar vor dem Tod stand. I on widział, że umrze. Dann hat er ihnen gesagt, wenn ich dann gestorben bin. I on im powiedział, gdy umrę. Und dann auf einer Trage weggetragen werde. I będę na tym katafalku niesiony. Dann möchte ich, dass ihr meinen Arm aus der Bahre rausragen lasst. To chcę, abyście pozwolili, by moja ręka, jeśli ma, to się wysunęła na zewnątrz. Und dann haben die gesagt, was soll das denn? Das hat's ja noch nie gegeben. I oni się zastanowili, co to ma w ogóle być. Czegoś takiego nie było. Und dann hat er gesagt, i on powiedział dalej, ich möchte, dass die Menschen sehen, chcę, by ludzie widzieli, dass ein Toter überhaupt nichts festhalten kann. Że umarły niczego nie może trzymać. Ich habe in 10 Jahren die ganze Welt erobert. W 10 lat podbiłem cały świat. Aber jetzt als gestorbener habe ich nichts mehr in der Hand. Ale jako umarły nad niczym nie panuję, nic nie ma w mojej ręce. Wenn du einem Baby, was gerade geboren ist, ein Geldstück in die Hand tust. Jeśli dziecku, które właśnie się narodziło, monetę włożysz do rączki, to natychmiast zaciśnie rączkę i
będziesz miał wielki trud, by mu to wyciągnąć. Aber ein Gestorbener hat nicht mal die Hand, kann die Hand nicht zusammenhalten, um einen Cent festzuhalten. Ale umarły nie będzie potrafił nawet jednego grosza utrzymać w swojej ręce. Das hat dieser ungläubige Herrscher erfasst. I ten niewierzący król pojął to, zrozumiał to. Sagt man. Przynajmniej opowiada się taką legendę. So, wir wissen das. My to wiemy. Aber müssen wir nicht zugeben, dass wir als Christen oft so leben? Ale czy nie musimy przyznać tego, że często jako chrześcijanie tak żyjemy? Als ob wir mit vollen Armen noch alles mit in den Himmel nehmen müssen. Jak gdybyśmy wszystko z pełnymi rękami mogli wejść do nieba. Seien wir ehrlich zu uns selbst. Bądźmy szczerzy wobec samych siebie. Die Thessalonicher waren anders. Thessaloniczanie byli inni. Die haben den Sohn Gottes, den Herr Jesus täglich aus den Himmeln erwartet. Oni oczekiwali Syna Bożego codziennie z nieba. Und so haben sie gelebt. I tak też żyli. Und deshalb waren sie Vorbilder. I dlatego byli tym wzorcem. Ihre Menschen, die sie, also diese Mitmenschen haben erkannt. Ich współtowarzysze poznali. Die reden nicht nur so. Oni nie tylko tak mówią. Sondern die leben auch so. Ale też tak żyją, to urzeczywistniają. Bei denen hat man nicht den Eindruck, die wollen alles mitnehmen hier auf dieser Erde. U nich nie ma tego wrażenia, że wszystko chcą ze sobą zabrać. Sondern sie reden von Christus. Oni mówią o Chrystusie. Und sie leben wie Christus. Żyją jak Chrystus. Und sie leben für Christus. I żyją dla Chrystusa. Das war die Versammlung in Thessalonich. Takie było zgromadzenie w Thessalonice. Jo, klar, das war irgendwie nicht so groß Thessalonich wie jetzt hier Warschau ist. Oczywiście miasto Thessalonika nie było takim wielkim jak dzisiaj na przykład Warszawa. Und ihr seid gemeinschaftlich nicht, könnt ihr gar nicht so bekannt sein, wie das die Thessalonicher damals waren. I wy jako społeczność nie możecie być tak znani jak Thessaloniczanie wtedy tam. Bei uns ist es dann mehr so auf das persönliche Umfeld vielleicht beschränkt. U nas może to być ograniczone do naszego osobistego otoczenia. Außer wenn man so im Dorf oder im Land wohnt. Może za wyjątkiem, jak się mieszka na jakiejś wsi. Aber was können die Leute, die uns gemeinsam sehen und die uns auch persönlich oder als Familien sehen, was können die sagen? Co mogą powiedzieć o nas ludzie, którzy obserwują nas jako rodzinę, jako ludzi? Die haben sich echt bekehrt. Umgekehrt sind die von ihrem falschen alten Weg. Oni się naprawdę nawrócili. Oni całkowicie zmienili swoje życie. Wyszli ze swojej złej drogi. Die dienen wirklich Gott. I oni naprawdę służyli Bogu. Und die erwarten den Herrn Jesus. I oczekiwali Pana Jezusa. Darüber sprechen sie. O tym mówią. Und das sieht man auch an ihrem Leben. I to widać w ich życiu. Das sind so ein paar Kennzeichen der jungen Versammlung auf der Erde. To jest kilka cech młodego zgromadzenia na tej ziemi. Eigentlich könnte man traurig sein, dass da so wenig heute zu sehen ist von. W zasadzie można by być smutnym, że dzisiaj tak niewiele z tego widać. Aber das soll uns motivieren. Ale to ma nas zmotywować. So ein bisschen von dieser ersten Frische. Tak. Cokolwiek z tej pierwszej świeżości, von dieser ersten Kraft, z tej pierwszej mocy, auch heute noch zu verwirklichen, aby i dzisiaj to urzeczywistniać. Herzlichen Dank.